Witam w kolejnym odcinku podcastu The Best, czyli Daniel Bawi edukuje, słucha i tłumaczy. Podcastu dla copywriterów, którzy chcą zarabiać więcej ISO. I jak w każdej pracy, czasem, może trochę zbyt często, zadajemy sobie pytanie, co by było gdyby, gdybym mógł cofnąć się o 10 lat z obecną wiedzą, to co bym zrobił? I ostatnio lecę się z tych wyrzutów sumienia, bo gdybym nie przeszedł tej drogi, to nie miałbym tej wiedzy. Ale Gdybym mógł cofnąć się do liceum, chciałbym być taki jak nasz dzisiejszy gość, który lubi słyszeć o sobie, że jest najmłodszy w tym lub w tamtym. Z nami jest Kacper Kobyłka. ma Kacper. Cześć, cześć. Witam cię, witam cię serdecznie. Co ostatnio napisałeś za pieniądze? Ostatnio to w sumie z półtorej godzinki temu pisałem kolejne maile dla klienta na zapis na webinar i maile sprzedażowe, bo webinar mamy w środę, więc takie ostatnie w sumie szlify już tam podchodzą. No i to. No, i maile jeszcze do bazy, bo wychodzi jeszcze jeden właśnie w środę rano dla osób, które czekają na ostatni moment. No, i maile sprzedażowe mamy cztery, bo mamy zawsze okienko 24 godziny po takim webinarze, bo one są dość regularne. No, i ja mamy później taką promocję 24 godziny i tam też będą cztery maile. Więc za pieniądze ostatnio napisałem to. Tematyka webinaru, jeśli możesz zdradzić, jak masz NDA, to nie mów. Właśnie właśnie z tego, co kojarzy, to raczej chyba, chyba nie mogę, ale jakby powiedział, edukacja dla młodych ludzi, o, może tak ogólnie powiem. Edukacja dla. <laughs> po co edukacja dla młodych ludzi? Młodzi ludzie nie chcą się uczyć. Chorobszy no, nie, jesteśmy. <laughs> mów, niestety mów, mów. tak, powiem ci, bo byłem dwa dni temu na urodzinach. Jednego, mogę powiedzieć, że w sumie ziomka, ale to mnie starszyje dwukrotnie, ale tak znamy się bardzo dość, dość prywatnie i na takim właśnie luzie. I powiem Ci, że byłem tam jednym z najmłodszych osób w na jego rodzinach, około 40 osób faktycznie. Bardzo fajny networking się z tego zrobił, bo to było w takim ala klubie, a la barze bardziej w piwnicy na, na rynku w Krakowie. I powiem Ci, że dużo osób, z którymi rozmawiałem, później właśnie mówiło, że tak się ze mną spoko rozmawia, że mam dopiero 19 lat, i właśnie osoby między 30-40 lat mówiły, że. My, jak są właśnie młodzi, nie wykorzystujemy w ogóle tej okazji, którą mamy, tych wszystkich możliwości, tego, żeby się z kimś dogadać. Bardziej budujemy mury niż mosty. Bardziej mury niż mosty, to będzie do zapisania. U Feliksa Denisa w, Jak zostać bogatym czytałem właśnie, że, że ludzie myślą, że jestem młody, nie mam wykształcenia, nie mam doświadczenia, nie prowadziłem firmy, jeszcze nic o życiu nie wiem, no to jak mogę być bogaty? No, ale masz... Coś, czego nie mają ludzie po 40-50. Masz przede wszystkim jeszcze te 20-30 lat życia więcej w stosunku do nich i masz energię. Bo ja cały czas sobie przypominam, właśnie przed rozmową rozmawialiśmy o tym, że się nie wyspałem. Tu Kacper zażartował, że weekend pewnie był ciekawy. No był ciekawy, nie? No a kiedyś ta regeneracja po ciekawym weekendzie to było, wiesz, wstajesz rano, pijesz kawę, ochłapiesz twarz wodą i żyjesz jak młody book, A teraz już nie jest tak łatwo, nie? Prawda? No ja tego jeszcze nie czuję na sobie, że, że mi wystarczy na razie ochlapanie się wodą, ale jeszcze powiedziałbym w sumie, że to, że dziś my mamy te 30 lat więcej niż oni faktycznie, ale my dziś mamy internet. Te 30 lat temu tego internetu jeszcze nie było, nie? więc te możliwości właśnie są znacznie, znacznie większe, bo jak ktoś powiedział powiedzmy 30 lat temu, że wy nie wie jak być bogatym, to chociaż miał taką jeszcze wymówkę, że nie ma wiedzy, nie ma źródeł wiedzy, nie? bo są takie drogie. Dziś mamy internet, gdzie wszystko naprawdę możemy znaleźć za darmo, więc to jest taka totalna na wymówka dzisiaj, jak ktoś powie, a nie, nie mam skąd czerpać wiedzy, no to, no to sorry. Do, do tego czerpania wiedzy i nauki w młodym wieku też, też dojdziemy, bo jak jesteśmy przy młodym wieku, to powiedz mi skąd decyzja o copywritingu? E, jeszcze, bo jeszcze w liceum to było, gdzieś niedawno podobno zdałeś maturę, tak słyszałem. Zdałem, nawet bardzo zdałem. zdałem. No, bardzo dobrze. No i, i skąd, ta, skąd ta decyzja? Bo powiem Ci taką ciekawostkę, że ja w liceum parałem się copywritingiem, pisałem prace domowe z angielskiego dla jednej koleżanki za 5 zł e, i, i zawsze było na tego browara, ale tak, żeby wejść, na to, wejść w to na poważnie, to nie pomyślałem. I powiedz mi, co sprawiło, że ty, że ty pomyślałeś poważnie? Okej, okay, ja szukałem od 15 roku życia w sumie, szukałem tak naprawdę takiej ścieżki biznesowej, którą mogłem się zająć. Pierwszym takim czymś, co uważam za dość fajną przygodę, to w ogóle był pierwszy w ogóle MLM. Chwilę w tym posiedziałem, takie pierwsze w ogóle doświadczenie ze sprzedażą, z czymkolwiek takim, powiedzmy, bardziej biznesowym, ale finalnie z tego zrezygnowałem i w copywriting wyszedł bardzo przypadkowo, bo ja właśnie po tym MLM-ie szukałem wtedy takiej ścieżki, gdzie mogę zająć się czym właśnie onlineowo, ale że jakby pracuję ja, jakby bez ludzi konkretnie, bo tego nie lubiłem trochę w MLM-ie wtedy. I szukałem czegoś, co mogę zrobić online nowo. I to była pandemia. To bodajże był wtedy maj albo kwiecień, i siostra do mnie zadzwoniła, że czytała taki artykuł, i tam właśnie było o montowaniu filmu, było o copywritingu, było o scenkach wirtualnych, ogólnie takie właśnie prace zdalne, które wtedy były zaczynały być jeszcze bardziej popularne niż wcześniej. I ona zawsze tak mi zasugerowała copywriting, bo ja też pisałem dobre sprawki, nie dla, nie dla kogoś tylko dla siebie, na lekcjach faktycznie, i zawsze mi to dobrze szło. I taka właśnie zasugerowała mi wtedy, czego pozdrawiam się z że z tego miejsca, że może by się sprawdził. I wiesz to od razu, ze strzała tego samego dnia wieczorem sobie siadłem, na YouTubie posłuchałem, co to, to jest copywriting, zarejestrowałem się na good contencie i zacząłem w sumie po kilku dniach już pierwsze takie zleconka łapać. I bardziej to po prostu było z ciekawości, bo ja nie wiedziałem czy w tym dostanę, nie miałem w ogóle pojęcia czy mi się to spodoba, bo jak wyszło w praktyce to pisanie rozpraweczek, a pisanie jako copyright to są w ogóle dwie różne, dwa różne światy, to też tak wyszło w praktyce, ale spodobało mi się. Miałem taką jedną przerwę jeszcze wtedy krótką, prawie dwumiesięczną, bo wtedy jeszcze były wakacje, tak nie traktowałem tego poważnie, ale później jak już stwierdziłem, że w tym dostaję, no to zacząłem się angażować w to poważnie. Więc wyszło to sobie w przypadku, takiego fajnego przypadku, natomiast później to mi się po prostu podobało I stwierdziłem, skoro to lubię, sprawia mi to przyjemność i jestem w tym dobry, bo miałem taki dryk do pisania, tylko trzeba było go później to nakierować na, na prostsze pisanie, nie lanie wody. No to stwierdziłem, że będę się w tym dalej rozwijał. Hmm, Powiedziałeś dryk do pisania. Skąd twoim zdaniem się ten dryk wziął, jakbyś miał to teraz określić? Szczerze troszeczkę nie wiem, bo jak ja od dziecka tak miałem, że jak zacząłem pisać rozprawki już w podstawówce, takie pierwsze opowiadania w ogóle, wtedy nie nawet rozprawy nie pisaliśmy, ponieważ to była któraś tam klasa, to naprawdę ja już pierwsze rzeczy, które pisałem, to zawsze wychodziły spoko. Były takie czasem konkursy w podstawówce, że trzeba było coś napisać, wtedy były jakieś takie w ogóle małe wierszyki, też to pisałem i finalnie to były konkursy jakby szkolne po prostu dla uczniów, ale dało się coś tego jakby, nie, nie, nie chciałem powiedzieć zarobić, nie zarobić, tylko ocenę zdobyć. I faktycznie, że nauczyciel to po prostu widział. I taki jeden taki moment, który pamiętam, to że był jakiś tekst Henryka Sienkiewicza. On jest jakby bez zakończenia takiego zrobionego stricte, bo tam on jakby zakończenie dopiero jakby powstało w historii, ale on kończy, nie zakończył tego tekstu, że był jakieś podsumowanie. I nam kazała pani po prostu dopisać własnymi słowami. I pamiętam, ja wtedy dostałem ze suchu szóstkę. Ona tego to przesłuchała Dostałem szóstkę za to, że fajnie wzorowałem styl. I to też, no nie wiem, która to była kasa czwarta, piąta, może. I to tak właśnie wtedy mi pokazało, że ten trik faktycznie mam. Rozprawki pisać lubiłem. Nigdy nie miałem problemu z tym, żeby się wyrobić w tych właśnie 200 słowach czysto. Zawsze zwyczaj pisałem dwukrotnie więcej, ile było wymaganych. I po prostu. To mi sprawiało wtedy przyjemność, nie? Taką frajdę, jak sobie dzisiaj wyszedłem na stary komputer, to tam miałem w ogóle osobny folder, gdzie miałem właśnie rozprawki wszystkie napisane w Wordzie i dopiero później je przypisywałem do zeszytu. A skąd to tak się wzięło? Nie wiem, bo czytać nie lubiłem jak byłem mały. Ja jak mama mi czytała, to było spoko, niektóre lektury. Ja skończyłem niektóre czytać na pustyni w puszczy. To było ostatnia, którą przeczytałem, to nie wiem, była która postawka czwarta, może właśnie ta piąta i to było tyle. Więc po prostu miałem taką lekkość w tym, że ja potrafiłem dużo, nie wiem, mówić czasami, tak lać wodę wtedy. Byłem z tego dumny, dzisiaj trwa mniej, jak piszę, to nie laję tej wody, ale wtedy <laughs> mi to bardzo pasowało i samo pisanie było dla mnie spokojne. Bo też na początku, jak pisałem na tym kontencie, to tam nie pisałem sprzedażowo, to naprawdę praktycznie w ogóle, bo takich to nie było w sumie zleceń. Tam były jakieś takie proste artykuły, jakieś porównywania produktów. Napisałem kilka opowiadań erotycznych w ogóle, w wieku 16 lat, ale. Ale po prostu szło to fajnie, nie? że potrafiłem to ubrać w słowa. Miałem teraz takie podejście, jak byłem małym takim skrzatem, powiedzmy około 10-11 lat. To miałem takie mini marzenie, żeby napisać jakąś książkę, takie opowiadanie. To w ogóle by miał być horror. Ja tego nie skończyłem, bo się poddałem, jak byłem mały, bo napisałem dwa rozdziały chyba i gdzieś tam sobie siedzi na komputerze. Ale sam fakt, że chciałem to zrobić, też to tak pokazuje mi, jak patrzę wstecz, że to faktycznie lubiłem. No i copywriting tak w sumie później wyszedł, że chciałem to. Iść dalej po prostu w tym. I miałem fajny do tego dryk. Natomiast to dryku nie trzeba mieć, żeby nam być copywriterem, ale mi to pomogło, że się tak nie zniechęciłem, powiedzmy. Nie? Tylko, że fajnie mi to faktycznie szło i musiałem tylko się poszlifować. Ciekawe, ciekawe to, co powiedziałeś, że nie lubiłeś czytać. Z lekturami to, to dojdziemy do tego, bo to jest ciekawy w sumie temat. Ja przy, ostatnią lekturę przeczytałem, widziałem dwie lektury i zarobiłem chyba z 11 pał. Za nieprzeczone lektury I, i to było właśnie ciekawe, bo to samo co ty, że, że, że dobre te wypracowania, te prace klasowe, rozprawki i inne tematy dobrze to pisałem, ale nie znosiłem czytać lektur. Chociaż z dzieciaka przeczytałem, miałem rekord czytelnictwa w szkole, 34 książki, nie z 7 7 czy 8 lat. Sienkiewicza przeczytałem mając lat 12, Quo Vadis. nie wiem co to u ciebie było, u mnie to było Kowadis. sam z siebie, bo już nie było w domu nic do czytania. I zawsze zawsze wydawało mi się, że to właśnie z tego czytania się wziął druk do pisania u mnie, ale Ty mówisz teraz, że czytać nie lubiłeś. Nie, jak ciebie? byłem młodszy to nie, lektury mnie strasznie zniechęciły, wiesz, bo czasem czytałem, mama mi czytała jak tak. byłem młodszy, nie wiem, druga czyta klasa, to już czytałem z mamą, więc ja lubiłem jej słuchać. Ale jak później czytałem sam, to się szybko zniechęciłem do tego, bo mnie to po prostu nie interesowało w najprościej w świecie. Jak mogłem sobie polecać streszczenia i wiedzieć mniej więcej to samo, żeby po prostu to zaliczyć, to nie czytałem już całej lektury. Dzisiaj lubię czytać książki i czytam ich sporo, bo mniej więcej powinno 20 na rok, ale to są książki, które mnie interesują. Więc to jest taki warunek, że lektur nie czytałem w ogóle. W mnie nie żadnej lektury. To już mogę chyba oficjalnie powiedzieć, nikt mnie na to już nie złapie, ale po prostu czytam sporo, ale tego, co mnie realnie interesuje. Nie? Natomiast jak byłem młody, to przed copywritingiem czytałem tak dwie, czy książki rocznie, nie? które już mnie interesowała ale dalej jakby nie było mi po drodze z tym po prostu. więc to ja chyba tak myślę, że ja dużo lubiłem rozmawiać z osobami. Ja miałem też środowisko w domu starsze, bo jestem najmłodszy z, z rodzeństwa, bo nasz łącznie czwórka i zawsze jak byłem też jakiś u babci, u, u wujostwa czy gdziekolwiek, to byłem najmłodszy. Ja dużo słuchałem ludzi i później się nasłuchałem, że taki mądry będę. I finalnie, jak później ja mogę coś mówić, to faktycznie powtarzałem nawet sami nie swoje poglądy, no bo miałem, nie wiem, 13 lat, 12 powiedzmy, ale brzmiałem tak mądrze. To mi się opłaciło o tyle, że później, jak byłem w liceum przewodniczącym szkolnego i wszystkie przemówienia, wszystkie takie rzeczy, to robiłem ja, robiłem je bardzo dobrze i na polskim najczęściej odpowiadałem chyba w całej klasie w ogóle przez 4 lata i zawsze miałem z tego piątkę chyba nigdy nie miałem poniżej piątki z tego co pamiętam, raz miałem szóstkę z tego bo się nauczyłem specjalnie wiersza na pamięć, żeby go powiedzieć taki był wymóg, żeby mieć szóstkę i ja to po prostu lubiłem, więc może bardziej z tego mi się to po prostu biało, że ja lubię dużo mówić, mam nadzieję, że to mądrze chociaż ja czasem mniej mówić i słuchać tak, konsump konsumpcja i eksport treści to jest to, co Stephen King określał jako Główne narzędzia pisarza. On to, on to odnosił do pisarzy, nie do copywriterów, ale myślę, że to jest akurat wspólne, żeby dużo chłonąć treści. I może to nie tyle chodzi o to, żeby chłonąć treść e, pisaną, chłonąć prozę, tylko chłonąć ogólnie słowa. Bo ty mówiłeś, że dużo słuchałeś, nie? To może, to, może to z tego. Nie dokładnie, dużo, dużo słuchałem, mało, mało dużo słyszałem, mało słuchałem, może tak. Dziś staram się więcej słuchać niż słyszeć. W takim razie, że staram się aktywnie to robić. I powiem Ci, nawet zrobiłem sobie taki eksperyment właśnie na, tym, na tych urodzinach ostatnio, że zacząłem w końcu czytam aktualnie drugi raz książkę, jak zrobić przyjaciół, zjednać sobie ludzi, czytam ją na nowo. I tam właśnie fajnie było to znowu pokazane, że ludzie lubią najbardziej mówić o sobie. I na tym networkingu, tak to nazywam, czyli na tej małej imprezce, faktycznie, ja może rozmawiałem przez 20% czasu, że ja mówiłem, a reszta słuchałem, ja powiedział to bardzo fajnie. Natomiast co to powiedziałeś o copywritingu, że tak, my dzisiaj musimy dużo umieć słuchać, bo musimy słuchać też klientów. nie? Często niektórzy mają tylko briefy, niektórzy mają briefy i spotykają się na kamerkach z klientem, żeby jeszcze mówić szczegóły. No i tam finalnie ty mało mówisz jako copywriter. Nie? Ty masz słuchać, notować i później to po prostu dać w tekst. Więc to też jest prawda, taka umiejętność jest ważna. Natomiast to prawda. Myślę, że jeśli mówimy o tym, że musimy wiedzę dużo przyswajać, to nie musimy czytać właśnie tej prozy, czy takich bardzo bym powiedział poważnych treści, bo jak sobie zobaczymy na internet, to tych treści poważnych jest mało tak stricte, nie? Często piszemy po prostu prostym językiem, żeby to się czytało szybko, przyjemnie i dawało efekty. A wiersze czy inny taki aspekt zostawmy po prostu w szkołach. Pierwsze, Muszę zapytać z ciekawości, jaki to był... Ja, ja Ci powiem, jakiego ja się wiersza nauczyłem na pamięć, a Ty mi powiedz, jakiego Ty się nauczyłeś. Podejrzewam, że to traumatyczne przeżycie wryło Ci się w pamięć, nie? Czy nie? Czy wyparłeś to? Właśnie. Bo, i... bo są dwie i... szkoły. Ja się... ja się nauczyłem dość szybko, ale nie pamiętam. Wiem, że było coś, jakby tam aspekt religijny był poruszony. Coś z Matką Boską. Ale nie powiem, ja Ci nie powiem, jaki był tytuł. Miałem dla tego pojęcia. Hmm, czyli wyparłeś. No bo ty, u nas to były te klasyczne treny kochanowskiego. No to wiadomo, moja, moja siostra dostała gdzieś w jakimś konkursie treny kochanowskiego. Widziałem sobie tak, dostaliśmy to, to zadanie i. Dobra, który najkrótszy? Ok, szósty. Dobra, szósty to wszystkie, wszyscy się będą uczyć. Ja muszę zrobić inaczej po swojemu. Ósmy też był krótki, to będą no to był chyba ósmy tren. Co to, to się go nauczyłem. Ja, 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 Dramatycznego. Ja bardzo mm -hmm. szybko wypadłem w takim razie. Ja tak często miałem w szkole, że jak już coś było zaliczone, to, to po prostu wyletywało mi głowy. Ale jest coś takiego i, i też chciałem może trochę później w tej rozmowie zejść na ten temat, ale ostatnio stwierdziłem, że szkoła ogólnie jako szkoła ta obowiązkowa, no i w sumie jest większość, znaczna część studiów, nie uczy nas potrzebnych rzeczy. Bo teraz z perspektywy czasu, ty dopiero zdałeś maturę, to ja ci mogę powiedzieć z perspektywy kogoś, kto tę maturę zdał 15 lat temu, że 90%, 80% wiedzy ze szkoły nie użyłem do tej pory. To jest mnóstwo. Wyobraź sobie, przepraszam, że, że, że ci uh -huh. jeszcze wszedłem w słowo. Skończę tylko wątek, że uczysz się przez 11 lat, czyli tak jakby 8 lat tracisz, ucząc się czegoś, czego nie powinieneś się w ogóle uczyć. Zgadzam się, niektórzy taki argument podają, że to taka ogólna wiedza, żeby mieć, bo to też potrzebne podobno jest, do wiadomo, do rozmów, do innych aspektów, ale myślę, że takie najpotrzebniejsze rzeczy to nauczyliśmy się w pierwszych latach postawówki. Ja chyba na jednym z materiałach w, na Instagramie mówiłem, że szkoła nauczyła mnie pisać, czytać i czytać z rozumieniem i to jest tyle, co mi pomaga w copywritingu tak stricte, nie, że wszystkiego innego trzeba było nauczyć się samodzielnie i jakby ja zdałem maturę w maju, mamy grudzień i ja już dzisiaj to widzę, że ten naprawdę tej wiedzy nie, nie, nie stosuję na co dzień, nie? że tych wszystkich zadań z matematyki to... W momencie, w którym zakończyłem maturę, nie rozumiem ani jednego zdania z matematyki, nie? No więc i żadnych nie użyłem takich rzeczy. Jedne, co jest mi potrzebne w życiu to są jakieś procenty, może procent właśnie złożone i po dodawanie, odejmowanie, mnożenie, żeby jak mówi wyliczyć, nie? Albo żeby sobie w ze po spółki wypłacić, więc to tyle tak naprawdę, nie? A tych wszystkich jakby jakichś kurde optymalizacji czy innych rzeczy, no sorry, no ale tego nie używamy, nie? Tak samo te tak naprawdę na biologii, na chemii, na, na czymkolwiek. No, z ręką na sercu, jak powiem, że 90% rzeczy, które się nauczyłem, nie użyłem, no to myślę, że dalej będzie prawda. nie? Te tak naprawdę uczymy się tak bezsensownych rzeczy, które nie powinniśmy w ogóle zapiątać sobie głowy, to jedno, ale że my się stresujemy, nie? że my się tego jakby uczymy, stresujemy się, że musimy to umieć, bo ktoś nas ocenia. Że zdajemy i później tego nie używamy. nie, To jest totalnie bez sensu, bo gdybyśmy, nie wiem, chociaż się uczyli postaw, marketingu czy rozmów z ludźmi i z tego mamy napis kartkówkę, super, no bo chociaż nam się przyda, nie? A tu w momencie, kiedy wpisze nam ktoś ocenę pozytywną, no to naprawdę już odwaliliśmy całą robotę, możemy zapominać. Trochę przykre, no ale tak to działa. Strasz, straszna strata czasu. Raz to, że nas oceniają, że wiesz, nauczysz się czegoś, nauczysz się wierszyka na pamięć i dostaniesz za to ocenę. To jest pierwsza rzecz, pierwsze sito. Drugie sito jest takie, że wychodzisz i musisz na przykład recytować ten wierszyk. Nie? Jak się potkniesz, to się wszyscy będą śmiali. Co, co, co mnie zastanawia, bo na przykład miałem taki e, przypadek wczoraj, e, byliśmy w parku, z moją, e, w parku oliwskim i na jednym z takich małych pagórków była ślizgawka. No i co zrobił statystyczny 33-letni koń? Wlazł na tę ślizgawkę i z niej zjechał. I wywalił się. No i na, na tej ślizgawce stał chłopak, ja wiem, może z 10-11 lat. I on się, i tak słyszę kątem ucha, że on się śmieje. Tak myślę sobie, chłopaku, z czego ty się śmiejesz? Przecież ty jeszcze nie wlazłeś na tę ślizgawkę. Więc powinieneś tak naprawdę czuć jakiś respekt, że ktoś się odważył wejść na ślizgawkę, a nie że śmiesznie się przewalił na, na pysk. I to samo jest w szkole, że. Że wiesz, masz 30 osób w klasie. Ty wychodzisz, mówisz wierszyk. Potkniesz się w jednym zdaniu, ale później lecisz jakoś dalej, nie? I, I klasa się śmieje, bo ty się potknąłeś, nie? A później sami wychodzą, albo w ogóle nie wychodzą, bo się boją, bo się nie nauczyli, i wolą jedynkę niż, niż wyjść i powiedzieć coś publicznie. Tak zaletuje taką trochę hipokryzją, ale popatrz, ile traum to później powoduje, nie? Bo ty dostajesz ocenę od klienta, albo się porównujesz z innymi copywriterami i to już ci, już ci robi na banie. I robi ci źle na banie. Tak, by to prościej oceniać niż samemu zrobić, więc to dlatego, że ludzie mogą się właśnie śmiać z tych wszystkich rzeczy, które mamy na przykład w szkole, że coś nam nie wychodzi, natomiast to traumę, myślę, że to trafnie powiedziałeś, ponieważ no, zobacz nawet sobie aspekt zdawania jakichś rzeczy, nie? Jeżeli na przykład mam 90% jakiejś kartkówki z matematyki, to ja to nie mam zaznaczone, załóżmy, że jest 10 zadań, nie? Zadanie to jest 10%, no i mam 90%, czyli mam 9 zadań rozwiązanych, jedno mam źle. To ja nie będę miał 9 na zielono nakreślonych, że zrobiłem się tą robotę, bo się nauczyłem z rozwiązaniem 9 na 10 zadań, czyli jestem praktycznie, można powiedzieć, że prawie bezbłędny, tylko będę miał podkreślone, że na przykład 10 mam do dupy, nie? Że na czerwono, że jest źle, powinno być tak, a nie inaczej. I finalnie. Ja się na siebie wkurzam, że nie mam maksa, bo brakuje mi zadania, zamiast być z siebie dumnym, że mam 90% z kartkówki, nie? I to jest taka trochę patologia, bo naprawdę my jesteśmy karani na każdym kroku w szkole przez właśnie 11-12 lat, powiedzmy, w zależności ktoś z liceum technikum, za tak te naprawdę błędy, a nikt nas nigdy nie pochwalił za to, że jest coś dobrze zrobione, nie? Bo to jest właśnie taka najgorsza, myślę, że moment, że ktoś robi dobrze kartkówkę, dobrze sprawdzian, dobrze czegoś się nauczy, a później i tak jest uwalony za to, że po prostu ma jakiś błąd, no bo nie możesz mieć zawsze maksa, bym powiedział, że rzadko ma się maksa z jakiejś rzeczy w szkole, a wtedy nie jesteś chwalony, nie? Tylko masz maksa, no to fajnie nauczyłeś się super. Na koniec kartkówce masz już, nie wiem, 50% to już z do dupy, nie? Bo masz truje, a tam Franek miał piątkę. I to też jest tragiczne. Ja też się boję wywołać takiego wiesz co domu, że u mnie ojciec nie szczędził sobie komentarzy na temat moich ocen. Jak jeszcze postał, to było spoko, bo ja tam lubiłem sobie mieć cztery czwórki, piątki, szósteczki, ale to była postołówka, umówmy się. No tam jakby idzie znacznie prościej i szybciej, nie? Zamuszyć się wielu rzeczy. Natomiast jak często się, takie są żarty, że ktoś miał czwórkę, czemu nie piątkę? Piątkę, czemu nie szóstkę? To mój tata przez jeszcze o krok dalej. Jak miałem szóstkę, to często się śmiały, że ktoś się, ktoś się musiał pomylić, że mi to wpisał, nie? I wiesz, ja będąc młodym chłopakiem, ja nie, nie rozróżniam tego, to jest, może być w żartach nawet powiedziane, nie? I mi to zryło. nie? Mi to nie bo dzisiaj jak miałem jakiś feedback od klienta, albo jakieś po prostu poprawki, na samym początku szczególnie, to ja się stresowałem. Ja się realnie stresowałem, że to jest taki mały koniec świata, zaraz wiesz rozwiążę umowę, będzie koniec współpracy, nie będzie faktury, nie zapłaci mi, bla, 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 bla i mi to nie bo ja czasami czułem się taki niewystarczająco dobry. Powiem więcej, do dzisiaj mam z tym problem i to naprawdę ogromny ten problem zrodził się i w szkole, Komentarze powiedzmy taty, tak? Czy jeszcze innych osób, ale szkoła, jakby to zaczęła w ogóle budować. I to jest dzisiaj taki problem też dla mnie, stricto takim właśnie też trochę mi poczucie własnej wartości, powiedzmy, no bo wiesz, masz jakiś mały błąd, każdy mu się zdarzy: literówka, cokolwiek innego. Albo po prostu klient ma inne preferencje niż ty, i udaje, że wie lepiej, a nie chce tego zweryfikować z rynkiem. Też tak się zdarza? Ale. Mnie tak to traktowało bardzo personalnie, do tego stopnia, że pierwsza to chyba powiem, w ogóle powiem publicznie, że od trzech tygodni jestem na terapii. Psychoterapii. Pierwszy raz, w życiu się zapisałem, że właśnie zacząć to pozwoli sobie po prostu ogarniać, naprawiać. Jestem po trzech razach, teraz miał czwarty we środę, czuję poprawę, jest spoko, ale widzisz. Niby takie niewinne rzeczy, nie? Tu jakiś tam komentarz, tu jakieś tam błędy, tu jakieś na czerwono podkreślone, cokolwiek. A jak to siedzi w człowieku, mimo że skończyłem wiesz, szkołę, już nie powinno we mnie siedzieć, to jest przeszłość, to jednak no jest piętno, nie? No, ciekawostka jest taka, że ja w tę środę też mam terapię. O, widzisz, to może do tej też mam terapię. Może czasem w Piętnaście, 15, 15, nie, czekaj, ty jesteś w Krakowie, tak? Tak. Nie, to ja w Gdańsku, to jednak to myślę, jeszcze do teleportacji nie doszliśmy, ale to co mówisz właśnie, bo u mnie też to samo było, że pierwszy raz jak miałem truje na świadectwie, wyobraź sobie, w ostatniej klasie maturalnej, to był pierwszy raz w życiu, kiedy miałem truje na świadectwie. Wiesz, jaka była bania w chacie, że nie. jak to trójka, czemu trójka zawsze były czwórki, piątki, a teraz jest trójka. Ale co przecież połowa mojej klasy miała dwuje z tego. To chyba lepiej, że jestem ponadprzeciętny niż, że i wiesz, to, to, to co mówisz, że to poczucie, że, że jesteś niewystarczający. I tak rodzina ci dopieprza, w szkole ci dopieprzają, później idziesz w rynek i, i wiesz, i klient zwraca Ci feedback i ty myślisz sobie, kurde, nadal jestem niewystarczający, nadal jestem nie dość dobry i kończy się to terapią. Nie płacisz komuś 200 zł za godzinę za to, żeby ci wytłumaczył, że, że, że jesteś wystarczający, że twoja wartość to nie są cyferki w szkole, a nie to nie jest feedback od klienta, tylko twoja wartość to jest twoja wartość. I, Musisz się ją nauczyć rozpoznawać, coś, coś w tym desce, nie wiem, co ci twój, twoja mówi. Ja jestem u, u pani psychoterapeutki. Do tego już tak dochodzimy, nie? bo są pierwsze spotkania, więc dopiero jakby ja znacznie więcej mówi niż żona, żeby mnie w ogóle poznała, ale no finalnie już ma takie pierwsze wnioski, jakie schematy we mnie powiedzmy działają. No i też tak, tak ci to otwiera, otwiera głowę, wtedy, nie? że faktycznie tu jest ogromny problem, który jakby nie jest twoim problemem. To jakby ludzie nałożyli swoje filtry na ciebie, zaprogramowali ci, że dzisiaj ty czujesz się niewystarczający i wracamy, jest błęd na koło. Nie? Bo nagle tych ludzi już nie ma wokół ciebie, ale schemat pozostał. Ja powiem ci szczerze, że w liceum jakby tak się nie przejmowałem ocenami, w ogóle edukacją się swoim nie przejmowałem. Miałem raz pasek na 4 lata w liceum i to jeszcze pozdalnych, więc wiemy, dlaczego miałem pasek wtedy na, na świadectwie, i wtedy się już tam nie przejmowałem. Tylko był dalej problem w tym, że schemat ze mnie pozostał, nie? Czyli ja sobie potrafiłem przetłumaczyć, że szkoła nie jest ważna, ale na inne schematy, jakby inne nie schematy, tylko sfery, że ja sobie tego nie przetłumaczyłem jeszcze, nie? Do tego momentu, że ja sobie próbowałem z tym poradzić już parę lat, tak stricte, i stwierdziłem, że w końcu potrzebuję pomocy kogoś, kto się na tym posługuje profesjonalnie i pomaga innym ludziom. Bo jak dalej pójdzie, no to po prostu, mówię, poprawka nie jest niczym złym, ale ja często na poprawkę reagowałem po prostu. No, pół godzinki musiałem sobie w sami pójść spacer, nie? Że, jak on mógł mi coś powiedzieć, nie? Gdzie on nie zrobił na przykład klientem nic złego? Ja się dzisiaj powinienem cieszyć, że ma poprawkę. I finalnie się cieszyłem. Tylko taka pierwsza reakcja, która jest podświadoma, była taka, że kurwa, nie? Że znowu poprawka, albo że zaraz będzie koniec współpracy, nie? Bo jest poprawka. co nie musi być prawdą. Zawsze to nie jest prawda. Poprawki nie są im To właśnie chodzi o to, żeby działać z klientem, żeby teksty były coraz lepsze i dawały lepsze efekty. A poprawki to jest do tekstu, a nie do ciebie. Tylko do tekstu. Otóż to, to teraz powiedziałeś, punkt, to jest dokładnie moje zdanie na, na temat feedbacku, bo nawet Robert Szewcik, jak, jak z nim rozmawialiśmy, to mówił coś takiego, że, że jak jemu klient nie daje żadnych uwag do tekstu, to jest gorzej niż jakby dał. Mhm. Bo to oznacza, że jakiś błąd mógł się przemknąć, nie? Może, może to oznaczać, że klient nie spojrzał na tekst. Może stwierdził na przykład, że skoro Robert go robi, no to go zrobi dobrze, nie? że że, wiesz, że klientowi się podoba i on woli kiedy ten feedback jednak jest nawet jeśli miałby być naprawdę ostry to woli żeby był i to właśnie ten schodzimy na ten temat bo to pytanie miało pojawić się później ale myśmy się poznali w momencie właśnie kiedy dostałeś feedback od klienta i to feedback taki z kategorii nieprzyjemnych jakbyś mm -hmm. gdzieś tak bez szczegółów chyba że też masz NDA no to wtedy, e, wtedy nie nie, tutaj, tutaj nie miałem, ale bez szczegółów dużych. To było tak, że od klienta, w sensie to nie, nie, nie współpracowałem jakby osobiście, tak stricte ja, tylko ja działałem sobie po prostu i dalej działam z osobą, która bierka na Facebooku, to jakby był jego klient. I ta współpraca, jak dowiedziałem się później, zakończyła się też z kilku innych powodów, nie tylko z powodów treści. Natomiast faktycznie to był taki feedback. Y ja bym że to była taka krytyka nie, niedobra w tym kontekście, że to nie był feedback, taki wiesz, tu popraw, to może zmienić, zrób to, to, zrób to inaczej, bo XYZ nie. Tylko to było takie, że klientowi to nie pasowało, bo jest do dupy, bo tak uważam. nie? Ja bym to napisał po prostu lepiej i tyle. Zero jakich w ogóle konkretów, więc dla mnie to już taka jest wtedy strasznie. To jest taki hate. Taka, to nie jest krytyka konstruktywna, tylko to jest taki feedback, który nie powinien się do mnie w ogóle pojawić, z uwagi na to, że to nie jest w ogóle, no nie dajesz feedbacku. Feedback to ma być coś, co realnie daje komuś wartość, żeby na cenę razem był lepszy. Tu tego nie było, ale to na mnie właśnie, właśnie widzisz, tak siadło, że ja wtedy się nie znaliśmy. Napisałem do ciebie, że takie coś ci mogę podać, żebyś mi po prostu sprawdził, dał radę, zobaczył. Finalnie sam stwierdził, że teksty nie były aż tak tragiczne, jak to powiedział klient, one były dobre, mogły być faktycznie lepsze, to porozmawialiśmy, co mogłem po prostu zmienić i zacząłem to później u Ciebie wdrażać, dzięki temu już Twojemu feedbackowi, natomiast no, często klienci ten feedback dają bardzo bardzo negatywny w kontekście takim, że oni uważają, że wiedzą lepiej. Ja też czasem się tak śmiałem na, na Instagramie, że czasem mam takie wrażenie, że ktoś za zatrudnia copywritera, żeby mu wytykać błędy, ale nie w kontekście takim, że właśnie zróbmy tak, żeby działał lepiej. Teraz to bardzo szanuję Film, na którymi działam, że jak są jakieś poprawki, to my czasem siadamy albo nagrywamy głosówki, albo piszemy właśnie co poprawić, ale jest w tekście. Nie? I realnie on to mówi, że to działa tak, to może działać inaczej. On ma doświadczenie faktycznie większe może w swojej branży, on już testował im które rzeczy, więc mi je mówi. A nie na zasadzie, o, tekst taki, Jan napisał to lepiej do dupy i tyle, nie? Zero konkretów. Ja w feedbacku muszę mieć konkretne. Dzisiaj sobie z tym akurat trochę już radzę bardziej, że jak nie ma konkretów, to jakby dla mnie to jest po prostu hejtne. Hate, który jest bezpodstawny. Może jest podstawa, bo może osoba widzi jakiś błąd, ale póki mi go nie wskaże i nie powie: OK, tu jest złe to i to, bo XYZ, to dla mnie to jest po prostu hate, który nie powinien się pojawić. Dokładnie, dokładnie. Czasem to, to jest fajne, wiesz co? To jest fajne, bo też też się na tym i To też nie jest tak, że ja każdy feedback perfekcyjnie przyjmuję, biorę na klatę, spływa to po mnie i wdrażam poprawki. W ogóle idealnie odróżniam hate od, od feedbacku, bo. Też ostatnio wysyłałem Ewelinie Zajączkowskiej feedback od klienta i pytałem: Słuchaj, czy ten koleś się do mnie przypieprza? Czy to jest, Twoim zdaniem, konkretne? Bo ja mam tutaj taki zamglony obraz tego i mogę nie być obiektywny, no bo mam jakiś jak już tam, powiedzmy, cień więzi emocjonalnej z tym tekstem, nie? I ona tak popatrzyła i mówi: no, na moje to jest konkretnie, jednak widać, że, że klient dobrze zna swoją grupę docelową, no może to jest trochę szorstkie słownictwo, ale generalnie nie ma tam takiej e, typowej, klasycznej klienckiej przypierdolki, że bo ja tu mam kogoś, komu płacę, to mogę mu trochę nagadać nie? i mogę się poczuć mhm. lepszy. I, I to, co mówisz, też przypomina mi taką sytuację ze szkoły, nie? kiedy piszesz wypracowanie oddajesz, i, i masz tylko podkreślone na czerwono źle, ale co jest dobrze. Albo podchodzisz do tablicy, rozwiązujesz zadanie i źle, siadaj, pała. A. Okej. Okay. No i co dalej? No spokojnie. No, fajnie, że, że źle, fajnie, że pała, ale to jest dla mnie zerowa informacja. Ale ludzie i my za dzieciaka, bo my nie wiemy, jak się z tym, z tym uporać, i my się tym przejmujemy, bo pała, no to pała to znaczy, że źle. Źle, ale. Ale co z tego wynika? I tutaj nie wiem, czy słuchałeś Andrew Hubermana podcast, bardzo dobry odcinek o mindsetzie wzrostu i mindsetie ustalonym. Widziałeś? Nie widziałeś. Mindset ustalony to jest, jak ktoś ci mówi, jesteś mądry, bystry, zdolny, coś tam, coś tam, coś tam. Czyli automatycznie asocjujesz swoją tożsamość z wynikami. I okazało się, że dzieciaki, które są chwalone za właśnie wyniki, że jesteś mądry, bystry, inteligentny, zdolny, mają dużo większą tendencję do tego, żeby później na przykład ściemniać. Ściągać, oszukiwać po to, żeby wyglądać dobrze, żeby do, dalej dostawać te pochwały. A w momencie, kiedy chwalisz dziecko za wysiłek, jaki włożyło, czyli nie że na przykład, że, że dostałeś, że masz, że napisałeś piękno, piękne wypracowanie, piękną rozprawkę, tylko włożyłeś dużo pracy w to, żeby ją napisać. Widziałem, jak, jak czytałeś, jak się przygotowywałeś, jak robiłeś notatki do tego, bardzo szanuję twój trud, który włożyłeś w tę rozprawkę. Nie? To te dzieciaki, one mają tendencję do tego, że później jak ktoś zwraca feedback, to jak ktoś wytyka błąd, to myślą, jak ten błąd poprawić, żeby nie popełnić go znowu. A te dzieciaki, które są chwalone za wyniki, myślą, co zrobić następnym razem, żeby klient nie zobaczył, że to jest błąd, czy coś takiego, nie? To, to też, też ciekawie robinowanie. Ja tu wkleję linka pod tym odcinkiem. To, to można, będzie można sobie obejrzeć. To dwie godziny, ale warto, polecam. Tego po angielsku trzeba trochę umieć. To na że sobie napisy włączę, ale na pewno nadrobię zaległości. I jak tak mówiłeś o tym, to miałem taką właśnie myśl, że teraz, jak rozróżniasz od, od takiej krytyki, ja mam takie podejście, że jak klient był, tak sobie zastanawiam się, czy jeżeli to, co klient mi napisał albo powiedział, byłby w stanie powiedzieć przy stole e, wigilijnym z rodziną, e, wiesz, przy wszystkich, to jeżeli byłby w stanie to powiedzieć, to faktycznie uznaję to taką krytykę. Jeżeli nie, to zastanawiam się, czy już taka właśnie była przypierolka od klienta, czy może faktycznie podsłużkie słowa, bo tak są ktoś posuwali po prostu z mostu, ale też w dobrej, w dobrej wierze. To tak mam takie pierwsze sito i drugie sito mamy już samych klientów, to wiesz, jak na klackimi działam już na przykład powiedzmy kilka miesięcy, to ja patrzę, czy on potrafi też powiedzieć coś pozytywnego. Nie? Czy właśnie jak w szkole, że jak jest dobrze, to jest normalnie, nie będzie pochwały, a jak jest źle, to jest tragedia. No, to wtedy też mam takie podejście, że kurde, na dłuższą metę to nie wiem, czy to będzie fajna współpraca, nie? Bo finalnie czego bym nie zrobił, to albo będzie spoko, albo będzie do dupy, ale nigdy nie będzie zajbiście. A dałam mhm. teraz takie fajne szczęście, że trafiłem właśnie na, na osobę, która, jak jest spoko, to potrafi to docenić, nie? Potrafi ci nagrać głosówkę, dwie minutki, trzy minutki i docenić po prostu swoją pracę. I to też działa bardzo fajnie, motywująco, jeżeli ktoś nas ogląda, kto zleca komuś kopiatorowi mhm. jakąś rzecz, to też, jak ja dostałem taką pochwałę od klienta, że miesiąc w sumie nie mieliśmy kontaktu, tylko ja miałem z jego asystentką i wszystko było zrobione na tip-top. Nie było żadnych opóźnień. Wyniki się poprawiły sprzedażowe, to jeżeli ja mam takie wtedy pochwały od klienta, że szanuje mnie jako osobę, szanuje mój czas, dostałem tam 10% premii do faktury za tamten wtedy miesiąc i naprawdę że hmm. z takim czymś się dawno nie spotkało copywritera, to to działa jeszcze lepiej dla mnie, ponieważ zobaczmy teraz tak, ja mam pochwałę, czuję się z tym lepiej, chce mi się bardziej działać, jestem bardziej pomysłowy, Chcę jeszcze lepiej, bo z lepszej strony się właśnie pokazać klientowi. Jestem bardziej kreatywny i już mu rzuciłem trzy pomysły, które chciałbym przetestować, no bo zawsze konsultujemy, tak? Że jak chcę coś przetestować nowego, to konsultuję, jak to wygląda z jego strony i że mam po pozwolenie. Żeby też w jakimś nie było, powiedzmy, mega gaf. Tak? Mam w miarę wolną rękę, ale najpierw te pomysły konsultuję z nim i to super działa, bo taka pochwała mnie bardzo motywowała, żeby poświęcić swój czas dodatkowy na analizę maili, powiedzmy, kilka miesięcy wstecz sprzedażowych. To normalnie mógłbym zrobić, ale bym nie musiał, bo może by mi się nie chciało, nie? Mam działające schematy, mogę coś pomyśleć, ale ja faktycznie chcę zrobić teraz też taką konkretną analizę od A do Z maili wysłanych rok temu w tym okresie, zobaczyć, jak działają, i wdrożyć je w tym okresie, który teraz będzie w styczniu, napisać nowe, poprawić, ulepszyć. Ale dlaczego? Bo mam do tego motywację? składam motywację no, z tej pochwały, a nie z krytyki, nie? Więc to by było spoko, że faktycznie taki klient potrafi to zrobić. Jak wyglądają nas, nas, osoby, które zlecają, to jeżeli je za co pochwalić, to chwalcie, bo to naprawdę zadziała ogromnie, jeżeli chodzi o efekty przyszłości, bo kopiator się bardziej do tego przyłoży i możliwe, że będziecie mieli osobę, która nie tylko pisze teksty, ale jest turbo kreatywna, da wam tyle pomysłów, które wam zaoszczędzą pieniądze albo zarobią. Bo też ciekawe, też pomysły kobieta nie tylko muszą zarabiać pieniądze, mogą też oszczędzać pieniądze. U nas, właśnie tego klienta, wprowadziliśmy one-time offer po zapisie na webinar. I tak naprawdę zwróciło nam to już od czasu tego pomysłu, który po prostu ja rzuciłem, czemu nie mamy tego one time offer na ten moment i czy jest w ogóle możliwość, żeby to zrobić. No to jest zaoszczędne, pan 20 tysięcy złotych na budżecie reklamowym. Zaoszczędzone, zwrócone, nie? Wydał 20, wyciągnął tam chyba 20 parę, nie? By nawet jakiś tam jest minimalny zarobek na budżecie. Ale gdyby tego nie było pomysłu, no to by to stracił 20 tysięcy, no stracił. No po prostu wydał na reklamę, nie? Tam się później zwraca w sprzedaży ogólnej, no ale skoro można wyciągnąć te pieniądze prawie od razu, czemu by tego nie zrobić? No ale zobacz, ja ten pomysł dałem, bo chciałem, a chciałem, bo miałem pochwałę, nie? I chciałem się bardziej zaangażować w zespół, żeby być po prostu lepszy w zespole. Więc pochwały działają znacznie lepiej niż krytyka. Taka dosadna krytyka, nie? Bo skrytykować też trzeba umieć według mnie, żeby to też nie siadło na bani właśnie drugiej osoby. Jasne, jasne. Mądre to, co mówisz. Takie. Ja chwalę, od razu mówię, że jak coś komuś zlecam albo jestem nad kimś, to, to chwalę. Mam wrażenie takie, że, że bardzo dużo, bardzo wielu osobom odbija, kiedy są nad kimś. Nawet kiedy są, wiesz, jakaś, jakaś osoba desygnowana do obsługi zleceń w firmie, gdzie ty tak naprawdę nie jesteś jej podwładnym, a nawet jakby tak pomyśleć w hierarchii, to ona jest niżej niż ty, bo ona robi coś na czyjeś zlecenia, ty, ty jesteś, jakby nie było jakimś. Prezesem, na przykład, w swojej spółce. Czyli teoretycznie, hierarchicznie jesteś na równi z, z firmą, która ci to mm. zleca, a to jest tylko jakimś takim minionem, który, który to obsługuje, a potrafią się tak poczuć, że że, wiesz, że, że, że ona czy on jest nad tobą i, i będą ci zwracać taki feedback, że, że, że ty jesteś nie wiem, gorszy, bo, bo się chcą poczuć lepiej, na przykład. I to, to jest niezdrowe. I to, co mówisz, że, że właśnie pochwała. To jest dobry sygnał, to jest jedna rzecz, i, do, i to też co zauważyłem u siebie, buduje, buduje pewność siebie u copywritera. Że w momencie, kiedy copywriter na przykład nie jest pewny tego, co robi, to będzie po prostu gorszy, bo się będzie spinał. Tak jak z ćwiczeniami na siłowni, jak się zepniesz i chcesz podnieść ciężar, to możesz dostać skurczo, albo ci dysk wypadnie czy coś, albo jakaś inna kontuzja. A w momencie, kiedy jesteś rozgrzany i rozluźniony, bo ciekawa, ciekawa, rzecz, bo ja jestem z wioski, nie? u nas na wiosce jedyną rozrywką dorosłych osób to było picie alkoholu nie? i zawsze była taka rozkmina, że jak to jest, że jak idzie pijak totalnie zalany i się wywróci, to nic sobie nie złamie. Wiesz dlaczego? Jest kompletnie rozluźniony. A ty jak upadasz, to się spinasz nie? i wiesz, na prostej drodze potrafi trzeźwy człowiek sobie rękę złamać. Także to ten, ten taki luz, on pozwala, myślę, że wejść na jakieś inne, inne w inne rejony kreatywności i to jest potrzebne, te, te pochwały, żeby ten luz u copywritera zniecić. Dokładnie, bo jak jest luz, to też copywriter ma większą motywację testować nowe rzeczy. nie Niektóre z tych nowych rzeczy nie wyjdą, powiedzmy, no bo trzeba testować jakieś np. argumenty w mailach albo po prostu hmm. pomysły na maile, ale niektóre wyjdą, że efekty będą trzy, okrotnie lepsze. No ale jeżeli tego luzu nie będzie i tej takiej właśnie wolnej ręki, że mam tego hmm. prawo właśnie testować i popełniać błędy, no to zostaniemy na poziomie, którym wkład jest. Nie? A zawsze może być lepiej. Dokładnie, to, bo, to też jest coś takiego, wiesz, że wpadasz, na, analizujesz, tak jak mówiłeś, będziesz analizował maile, wpadniesz tam jakiś pomysł nie, i w momencie, kiedy przyjdzie ci coś do głowy, jak z tym one-time offer, rzucić hasło i klient oszczędza w tym momencie 20 tysięcy złotych. A kiedy klient cię opieprzy, na przykład, zwróci jakiś krytyczny feedback, nie da ani jednej pochwały, to myślisz sobie, hmm, Tutaj wypadałoby zrobić coś takiego, ale nie, no nie powiem mu, bo mnie znowu opierdoli i, i, i być może dobry pomysł przepada. No i dlaczego? Jest to prawda, dlatego jak ktoś ma zamkniętą głowę jako prezes powiedzmy, który zleca, no to tutaj szkodzi sobie w długim terminie. Nie? Może mieć takie poczucie, że robi spoko dla siebie, bo on trzyma w takich twardą ręką, ale to finalnie wychodzi mu na niekorzyść. Mm, dokładnie. Wspomniany Felix Denis, on tam bardzo dużo mówi o tym, że, że znaleźć właściwych ludzi i dać im wolność do tego, żeby, żeby się wykazywali, żeby też popełniali błędy i żeby się na nich uczyli. To, to też jest ważne, bo ci ludzie oni bardzo często nie, nie tyle chcą dużych pieniędzy, ile chcą się po prostu wykazać, nie? Chcą, chcą odnosić sukcesy. Jeśli im to umożliwisz, to oni będą robić dla ciebie dobrą robotę. A jeżeli będziesz, wiesz, chciał trzymać nad wszystkim rękę i, i przypisywać sobie swoje wszystkie zasługi, no to no nie dziw się, że ludzie będą odchodzić. tak? Dokładnie, zgadzam się w 100%. Mam jeszcze jedno ciekawe pytanie. Tak sobie taki krótki research zrobiłem przed tym odcinkiem. I pisałeś, że pierwszy tekst napisałeś za Złoty 50. Ciekawi mnie, co to był za tekst. O czym to było? To był tekst na Good Content. To był pierwszy tekst, który napisałem w życiu. Zajął mi około 10 minut. Napisałem to też tak powiedzenie, które może za bardzo, bo miałem tekst, to był przepis kulinarny. Był jak go przygotować, czyli miałem składniki, jak go przygotować, i po prostu tekst z neta, który już jest zrobiony. I polecenie brzmiało napisz od zera, czyli po prostu to przeredaguj w tym momencie, nie? Tylko trzeba było tapać trochę dłużej. Napisałem, że to 10 minut, bo ty 50 zarobione, czyli mogłem już lecieć sobie na jakieś dobre wakacje, wiadomo, z dneczkami All Inclusive, no ale tak zaczynałem, nie? Czyli to ja bardziej była taka redagowanie tego tekstu od zera, sposób przygotowania danego dania na bazie przepisu. To był pierwszy tekst w życiu, jaki w ogóle się tknąłem za pieniądze. <laughs> ambitnie, ambitnie. Tak, <laughs> good content, świętej pojęci good content. Wiele osób tam zaczynało. Ja miałem tę przyjemność tam nie zaczynać. Przebyłem raz, jak pisałem yy, artykuł właśnie na temat tego, czy warto zaczynać na good content, choć yy, w dźwięku, że w ogóle nie warto zaczynać na good content. Yy, i, I chciałem, naprawdę chciałem tam cokolwiek, wiesz, żeby zobaczyć, jak to wygląda, chciałem coś napisać, nie dałem rady się zmusić. Już po pewnym czasie, jak już ta stawka jest trochę wyższa, no kurde. No nie, nawet w imię wiesz, w imię nauki, w imię eksperymentu, nie dałem rady tego po prostu zrobić. Ale cieszę się, że, że, te, że większość osób, z którymi rozmawiam, wyszło z tej pułapki, wiesz, odklepali swoje i poszli na swoje i, i teraz zarabiają pieniądze i, i robią robotę. Bo tam to po prostu. Zresztą sam, sam fakt, że good content zdechło, o czymś świadczy, nie? Tak, ono zdechło chyba jak weszło AI. Z mm -hmm. tego co kojarzę. To było dla mnie fajne na początku do sprawdzenia się, właśnie, nie? bo nie musiałem szukać w ogóle klientów jakby samodzielnie, nie miałem doświadczenia, więc to było spoko. Kto jest ten lepszy, tam się tak zrezerwowało. Ja zarobiłem na głód, pamiętam, dziewięć stówek. To dla mnie wtedy było spoko. Nie? Pierwsza kasa wpadała, się na ten sprawdziłem tam, ale na dłuższą metę właśnie nie chciałem, nie? no bo jak do typu 50 taki rekord, nie? Najmniejsza stawka, jaka w ogóle była. Ja tam czasami dało się znaleźć cenę za jakąś stówkę, co wtedy się wydawało dużo. Ale okazało się, że tekst takiej długości za stówkę dzisiaj mogło, można było wymienić na 400 nie? albo 5 zł. Natomiast do czego tym nie wiedział. na start było to spoko, ale cieszę się, że właśnie wyszedłem tą dość szybko. Bo to było tak, że pisałem tam dwa tygodnie, później miałem tą przerwę, którą wcześniej wspominałem i wróciłem tam znowu na dwa tygodnie, no i wtedy stwierdziłem, że okej, okay, podoba mi się to, no ale trzeba coś zmienić, nie? bo chcę pracować, chcę zarabiać po prostu więcej. Płaciłem 900 zł, pamiętam jak dzisiaj szwagier mi to dał do ręki, i sobie ja mu jakby je oddałem i powiedziałem, że chcę kupić po prostu te książki, nie? Z neta. Książki z neta sobie kupiłem o copywritingu pierwsze, i że jakiś tam był kurs, tylko zabij mnie, nie pamiętam dokładnie, jaki to był kurs. Bo jest żaden taki znany w pisaniu. Tylko chyba na jakimś tym Udemy chyba, bo takie to były te platformy. coś takiego. I tam kupowałem jakieś takie pierwsze rzeczy. No ale zreinwestowałem tą kasę, nie? Dlatego zwracam, że że zarobiłem 900. Zreinwestowałem to. Aby się znowu rozwijać, no i zacząłem szukać klientów na własną rękę. Imponujące. Imponujące. Jedna rzecz jest taka, którą sobie wynotowałem, że dotarło do ciebie, że jednak coś z tym trzeba zrobić, bo mam też wrażenie, zwłaszcza po śmierci good contentu, że ludzie wiesz, wchodzili na face i pisali, co się stało ze zleceniami z good content. No, to się stało ze zleceniami z good content, że weszło tam AI i już nie jest potrzebny good content, więc halo, budzimy się, trzeba coś z tym zrobić. Mam wrażenie, że wiele osób nigdy się nie pogodziło ze śmiercią Good Content, że oni by, bo ten model model przyjmowania zleceń, on był wynagradzający dla ludzi, którym nie chciało się szukać klientów, bo tam po prostu sobie kto pierwszy ten lepszy, klikasz i masz i tyle, to kasa do dupy, to do dupy, ale jest, nie. Bo po co szukać klienta za większą kasę, skoro można mieć tutaj gotowe za mniejszą kasę, to jest jedna rzecz, to aż jestem ciekaw, co spowodowało, że do Ciebie dotarło to, że to nie jest Okay, że można lepiej. Jeżeli chodzi o samo good content, tak? Jak kończyłem z mhm. tą platformą. Niestety to po prostu było tak, że zacząłem. Chciałem mieć klientów, gdzie nie ma tej platformy. Bo ja sobie zdawałem sprawę. Ja na bieżąco, jak wtedy już pracowałem, pracowałem duże słowo na good kontencie, no to po prostu oglądałem na bieżąco jakieś filmiki na YouTubie, podcasty przedsiębiorców. I tam kiedyś że jak jest jakiś pośrednik, to on też coś z tego ma, nie? I jakby ja wtedy sobie uświadomiłem, w głowie, że ten głódko jest taki trochę ala pośrednik. Jakbym go nie miał, tylko sam na nas klienta, to po prostu mogę wziąć więcej. Ja miałem ogólnie tą e, przyjemność, że mój szwagier jest przedsiębiorcą. Już od 10 ponad lat ma własną firmę z sukcesami. I on też jakby powoli tego mnie po prostu zachęcał, nie? że może warto było poszukać na własną rękę, żeby to po prostu było spoko, więc stwierdziłem, że okej, okay, jeżeli chcę faktycznie zarabiać większe pieniądze, to zresztą to się trzeba uwolnić. Tym bardziej, że jak zacząłem sobie szukać informacji o copywritingu i jakie są stawki, żeby się właśnie w ogóle wycenić jakoś na rynku wtedy i zobaczyłem sobie stawkę, jaka jest w artykułach blogowych dla freelancerów przykładowo, Opisy produktu, wiadomo, tam kategorie i tak dalej To wtedy było pokazane. A jak widziałem, ile na głód kontencie, no to dla mnie sprawa była jasna, nie? Że coś trzeba wykmienić, żeby zarabiać jako freelancer, a nie na głód kontencie. I to był taki pierwszy moment, że stwierdziłem, że no, trzeba coś w tym sposób zrobić. Grupę na Facebooku to mi podrzucił temat znajomy, który właśnie robił studie internetowe, w którym aktualnie mieszkam, bo to też teraz studiuję w Krakowie i. To był taki moment, że jemu to działało z grup na Facebooku. On tam szukał klientów. Dla mnie to było spoko, bo nie musiałem tam pieniędzy wydawać na reklamę żadną, tylko szukałem sam klientów, nie? No i statystyka. Wysyłałem dziesiątki zapytań tygodniowo. Myślę, że jak tyle powiem, to nie skłamę, bo tych grup było kilka. No i statystyka, nie? Co ileś tam e, zapytań ktoś się odzywał, jakieś dobinaliśmy współpracę, no i się zaczęło rozkręcać. Słuchałeś podcastów. Jakbyś tak z dwa, trzy podcasty, które ci utkwiły w pamięci, e, podał takie do, e, do słuchania. To byłoby spoko. I jeszcze jedna rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, to jest wzorzec Wzorzec szwagra, który jest przedsiębiorcą. To uh -huh. Najpierw te podcasty. Okej, okay. jeżeli o podcasty to też trochę przypomnę szwagra, on wtedy polecił mi po prostu eksperta w Bentleyu. On sam oglądał u Macieja Wieczorka i na tym też zacząłem ja oglądać. Po prostu tego było sporo, odcinki były długie, więc jakby mi to pasowało, sobie po prostu puszczałem, coś robiłem w tle, sam robiłem trening, sam po prostu oglądałem faktycznie od A do Z. To był taki pierwszy w sumie, później to były przygody przedsiębiorców, tam też przeróżne właśnie tematy były pokazywane z różnych właśnie osób, różne branże, Biznes misja też była i jeszcze kilka takich właśnie mniejszych. Kuba Midel też prowadził właśnie takie mini wywiady. Mówię, że mini, bo znacznie krótsze na przykład niż u Maćka Wieczorka, więc po prostu krótsze były. I tak naprawdę w tym, ok w tym kręgu się, hmm. się zamykały te podcasty, które słuchałem. Nie słuchałem żadnych zagranicznych, słuchałem tylko właśnie polskie. No i regularnie sobie je oglądałem, posłuchiwałem. Czasem nawet coś notowałem, jak, jak po prostu miałem na to większe chęci i czas. I od tego się zaczęło. A takich jakby nie słuchałem nigdy podcastu powiedzmy Copywritera, który zajmuje się tylko tym, bardziej po prostu przedsiębiorców, którzy mają się różnymi aspektami w marketingu, prowadzenia firmy i ewentualnie pisania. Czasem mi się zdarzyło, że obejrzałem filmik na przykład 10 zasad pisania opisów produktów, bo takie też na YouTube były, no, ale to były pojedyncze akcje. Nie? Zazwyczaj raczej słuchałem dzisiaj topowych twórców, jeżeli chodzi o biznesowe treści. Cześć, cześć, teraz się zastanawiam, bo ja mam podcast dla copywriterów, nie? <laughs> Czyli coś jest załatwiane. Nie, ale te, te podcasty znam, 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 polecam, tak? Chciałeś coś dodać? Już o tym szwagrze chciałem właśnie bardziej mm. powiedzieć. Myślę, że znaczy, dzisiaj też, jak to tworzy, to tylko lekkie jest spoko. Ja takiego kogoś nie znalazłem wtedy faktycznie, kto tak by tworzył. Bardziej z polecenia szwagra też zostałem po prostu u osób, które wiem, że on poleca, słucha. Najlepszy szwagran, to tak. On to naprawdę, on się z moją siostrą zna, ja dzisiaj mam lat 19. Jak miałem chyba 6-7 lat, to oni zaczęli jakoś tam ze sobą kręcić i za każdym razem, obu był w domu. No to jakoś tam mi rzuca takie jego przemyślenia życiowe. Wiadomo, on to dostosowywał do głowy 7-latka wtedy, później 8-latka, 9 -latka, 10-latka, ale on taką właśnie był osobą, która zawsze pokazywała mi, że można więcej, nie? że można mieć własną firmę, można mieć. Robić też, on też robił usługi, tylko w ogóle jakby nie te marketingowe, ale też jakby zarabia na, na usługach i pokazywał, że faktycznie można więcej, nie? nie trzeba pracować u kogoś, można u siebie, można szukać zleceń, tłumaczył mi jak to robić, Pomagał mi właśnie na takie aspekty. Prawne, jak coś zrobić, do czego umowa jest ważna, jak w ogóle te umowy podpisywać, jak pisać. On bardzo mi w tym pomagał, nie? I to taka też była osoba, która ona dawała ci wędkę, a nie rybę, nie? Czyli ona, on często mówił mi, że ja mam czegoś się nauczyć sam, czy na przykład jak nie wiedziałem jakiegoś aspektu prawnego, to już o prawach autorskich, czy jak się tam wystawia faktury na działalność nierejestrowaną, to on powiedział, że on mi w tym pomoże, on mi to wytłumaczy, ale najpierw sam to muszę znaleźć i mu wytłumaczyć, jak ja to rozumiem. Jak on znajdzie błąd. No to mi powie, nie? że coś tu jest złego i mi nakieruje. Ale on właśnie dawał mi napiew wędkę, a czym sam łowił ryby, już mówiłem bardzo metaforycznie, ale właśnie chodzi, o to chodzi. Że on dbał o mój rozwój, nie wiem czy celowo, czy nie celowo, tak po prostu dbał o ludzi rozwój, ale po zawsze takim przykładem, że można więcej. Jest, jest coś takiego, że wiesz, że jesteś średnio pięciu osób, którymi spędzasz najwięcej czasu, nie? że jest ta inspiracja. I wiele osób, ja też słyszę nawet od, od osób, które są ode mnie starsze, wiesz, tu poprzedniego pokolenia, że. Na przykład, że a po co ci ta firma, bo, yy, bo będziesz musiał za siebie płacić ZUS. Tak, no, a jak jestem na etacie, to nie muszę płacić ZUS-u? No nie, bo pracodawca za ciebie płaci. Tak, ale co za różnica? Bo nie ma tu żadnej różnicy. Albo jesteś ten, jesteś na, yy, na, masz swoją działalność, to jaką ty będziesz miał emeryturę? Tak, muszę sobie... Mnie nie interesuje emerytura, Jaką ja będę miał. Ile musiałbym płacić składek teraz, żeby za jakiś czas mieć godziwą emeryturę. Wiesz, co liczyłem sobie na stronie Finaxa, że jakbym od dzisiaj do końca życia, nie do końca życia, przepraszam, do przez następne 20 lat odkładał 4000 zł miesięcznie, mam emeryturę 16 tysięcy, mniej więcej. Jakbym odkładał 1000, to mam około 4. Teraz pomyśl. Jak stopa zastąpienia jest około jednej trzeciej, zarabiasz dychę, no to dostaniesz trzy tysiące emerytury. Zarabiasz piątkę, to dostaniesz półtora tysiąca emerytury, nie? I to jest jeszcze optymistyczna prognoza, bo ja gdzieś, gdzieś czytałem, że to może być nawet jeszcze gorzej, nie? Ktoś mi teraz mówi tak, ucz się pilnie w szkole, chodź na wszystkie lekcje, zdawaj wszystkie przedmioty, ucz się wszystkiego, idź na studia, jakiekolwiek, abyś poszedł na studia. Po studiach znajdź pracę, pracuj na etacie, 35 lat, potem będziesz miał emeryturę. No super, i co? Przez całe życie będę pracował i co ja będę z tego życia miał? Jak będę miał, wiesz, 65 lat, ledwie wstanę z łóżka, bo mnie będzie rypał kręgosłup, to co, jak na wakacje sobie pojadę za 1500 zł miesięcznie? Czy 2000? Come on. Czyli to, co, to, co powiedziałeś, że, że szwagier powiedział Ci, że można więcej, że Niemusowo robić u kogoś. Są ludzie, którzy wolą pracować na etacie. Ja tego nie oceniam. Ale są też ludzie, tak jak ty czy ja, którzy stwierdzili, że kurde. Ile mogę zarobić pracując na etacie? Ja mam znajomego, on jest y, jakimś architektem informacji w Szwajcarii, no to zarabia 100 tysięcy na miesiąc. Nie, to jest fajna kasa. To jest bańka rocznie. Ale to jest nadal jakiś limit. Ile zarobić na etacie? Jak nie masz udziału w firmie, ile zarobić na etacie? Ile zarobić pracując dla kogoś? Jak nie masz procentów? Jest jakiś sufit, nie? Oczywiście, no to naprawdę, no, to jest ten, ten ból, nie? Że na lepszych posadach może tak kilkanaście, może kilkadziesiąt w niektórych branżach, tak. powiedzmy. Ja nie wiem, no, są programiści, czy tak, ich przykład, no ale w większości przypadków, tak naprawdę, na etacie mamy no, zarobki, powiedzmy, do dychy, to tak naprawdę już jest ten sufit, nie? Więc dopiero musimy naprawdę takie umiejętności typu programowania, żeby zrobić więcej, tylko znowu. Jeśli umiesz programować, to pytanie, czy nie warto założyć własnej firmy i zarabiać znacznie więcej niż na etacie, bo już masz tą umiejętność. No ale tu, to, to co woli? Ktoś woli być przedsiębiorcą, ktoś woli pracować kogoś, a ktoś nie wie, że można inaczej, nie? Bo też to jest ważne, że niektórzy ludzie całe życie pracują kogoś, bo nigdy nie usłyszeli i nie uwierzyli, że mogą inaczej. Bo wiesz, mocna firma, ryzyko to jest tragedia, Naprawdę, naprawdę to, to, naprawdę dzisiaj w takich aspektach to naprawdę trzeba by mieć. Powiedzmy dar, żeby wtopić w życie świadcząc usługi, gdzie ten biznes usługowy jest prawie bezkosztowy na samym starcie. Cynego, jak ktoś inwestuje, nie wiem, bańkę w kontener z Chin, to inne sytuacje, ale ktoś usługi daje, no i ktoś boi się spróbować na, na własnym rachunku, gdzie nawet dzisiaj nie musisz firmy zakładać. masz tą działalność nierejestrowaną za 2700 zł to nawet to na sam start, nie? że tą fakturę wystawisz komuś i masz takie podjarkę, że wystawiłeś fakturę, ale mówię, biznes usługowy ma ogromną zaletę, że jest prawie bezkosztowy na początku. Minus taki, że ludźmi pracujesz, wiadomo, to jest ogromny minus, ale chodzi o to, że na samym starcie, żeby tak wtopić, że sobie życie po prostu, z... no zabijesz życie, nie? Za dwa lata już tylko sznur i drzewo, no to nie ma szans na usługach, nie? No, nie ma szans. No, więc to naprawdę... Ale, jak ktoś na usługach się tego boi, to to jest bariera mentalna do przeskoczenia, którą warto wyskoczyć. Ale jak ktoś tego nie przeskoczy, no to sorry, no ale no to nic za ciebie tego nie zrobi. No, pojawiała się kwestia, wcześniej sobie wynotowałem praca, praca z ludźmi, praca bez ludzi, pracowałeś w MLM-ie i ja pracowałem w ubezpieczeniach, to też jest praca z ludźmi. I jak byś coś powiedział na temat tej pracy z ludźmi, co w niej lubisz, a czego nie i dlaczego? Myślę, że ubezpieczenia miałeś trochę bardziej opłacalne niż ja w mlm -ie. To chociaż taki miałeś plus. Wiesz co, MLM o tyle skojarzy, okej okay, mi się kojarzy pod tym względem, że nauczyłem się więcej rozmawiać z ludźmi, prowadzić rozmowy, jakieś tamtych tych podstawowe prezentacje, więc to jakieś takie powiedzmy Riznąłem podstawowe umiejętności, które mi się później przydały na początku właśnie w biznesie. Jak sprzedać siebie, żeby ktoś chciał moje usługi później kupić, to się akurat przydało. Natomiast w MLM-ie o tyle takie zmiany, że to jest takie bardzo, jak nazwać, o tyle specyficzne, że tam z ludźmi działasz, które powiedzmy właśnie niekoniecznie są biznesowi, nawet nie chcą takich rzeczy, do nich sam dzwonisz, i to jest duży minus, i to mnie później jakby bardzo do tego zniechęcało. Bo ja taką pracę z ludźmi stricte, żeby kogoś poznawać, właśnie ten networking miałem kilka dni temu, żeby z klientem porozmawiać, dzwonić, to ja okej okay, lubię. I to spoko. Nie? Tylko o tyle mnie praca z ludźmi czasami po prostu męczy, no bo znowu. Tu zarabiasz, gdy pracujesz, musisz swój czas dalej poświęcać, praca z ludźmi, którzy są naprawdę bardzo irytujący. Tak jak mówiliśmy, czasem ktoś po prostu jest hamski, jest arogancki, bo ci płaci, no to możecie zmieszać z główne, no to nie do końca tak powinno być, no ale tak myślę, że tak może, może można zrobić. O tym też pewnie będzie historia u moich niektórych klientów, z którymi już działają, nie, nie działam, nie działam, nie współpracujemy. I to naprawdę to jest ogromny minus, że nie, nie wiesz, na kogo trafisz. A ludzie to są ludzie, więc zawsze będą niektórzy, będą hamstryni, którzy będą tragiczni, którzy będą cudowni, no ale większość osób będzie takich, że ten podział, osób, które nie, nie chciałby z nimi piwa wypić w weekend, za, za, zapewne. Więc to jest ogromny minus biznesu usługowego później, no bo ludzie są po prostu przeróżni, a rzadko jest tak, że faktycznie, wiesz, znajdziesz sobie dwóch, trzech klientów, którym będziesz działał całe życie. To jednak oni się później wymieniają, a niektórymi działasz krócej, dłużej, więc no, musisz mieć czasami twardą skórę, nie? Natomiast yy, sama praca z ludźmi myślę, że jest spoko ale no trochę nerwów się to będzie kosztować, nawet czasami nie trochę. No to co powiedziałeś, ludzie są niestety, niestety różni, a dwóch, trzech klientów na resztę życia znaleźć jest ciężko. Przemknęło się tu gdzieś między czasie, że mieszkasz z kolegą i jednak poszedłeś na te studia, bo jakiś czas temu się nad tym zastanawiałeś, czy w ogóle na te studia iść i jak wyglądała ta decyzja, co w końcu wybrałeś, dlaczego to wybrałeś i czy na studia iść warto. Okej. Okay. Ja wybrałem studia, będę trochę szczerym: z uwagi na ulgi, które się z tego ma. ulgi prawne, bo ulgi jakby, że mam tańszy pociąg, to aż tak mi nie chodziło. Ale niektóre ulgi prawne, ulgi podatkowe, no bo mam tam wtedy przyjemność, że jestem studentem do 26 roku życia, więc no dla mnie to jest fajny deal. Na studia poszedłem na Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Jest to marketing cyfrowy. Wybrałem te studia, bo sama stronka mnie zainteresowała w ogóle uczelni, naprawdę jak na uczelnię. Bardzo fajnie zrobiona. Widać, że tam jednak coś tam w marketing potrafią, opisy zrobione spoko i naprawdę uczelnia próbuje być taka na czasie, czyli nawet tam o AI rozmawiamy, aspektach, więc takie powiedzmy, niektóre aspekty są tam spoko. Ale ja na plan dla papierku nie uważam, to wiesz, zmieni moje życie, że będzie super, że jak skończę za 3 lata licencja, i później będę, ją, nie wiem, może magistra nawet zrobię. To, że po prostu będzie życie moje totalnie inne niż teraz, usłane różami i miodem, y, będę po prostu kraina miodem płynąca. Nic z tych rzeczy. Pochodzę głównie do tych ulg, będąc szczerym, a też mi to się o tyle opłacało, bo mówię, ja się dużo skłóciłem z ojcem. o studia jak chodziłem do liceum, ja wtedy zapierałem się, że nie pójdę nigdzie. Y, chodzę zaocznie, więc ja chodzę dwa dni w miesiącu. Bo w soboty mam studia, w niedzielę mam zdalne. Co do zdalnych, to się nie wypowiem, bo nie wiem jak jest, ale co do, na, na żywo, no to, to w miarę spoko. Ej, ale mówię, to naprawdę to było spoko, Plus tata stwierdził, że też dołoży cegiełkę do mojej stabilnej przyszłości, więc na tym też trochę korzystam. A studia, o tyle też fajne, myślę, taka lekka przygoda. Faktycznie sobie może tak też to tłumaczę lekko, ale. Mówię, totalnie na studia z uwagi na jakieś umiejętności, bo wątpię, że dowiedziałem czegokolwiek nowego, przydatnego. Na razie jest powiedzmy spoko. Jest ciekawie. Zobaczymy, jak będzie dalej. nie Ale to tak, to traktuję to taki wiesz dodatek w życiu po prostu. Jest, bo jest. Czaje, czaje. Wiesz, ja, ja poszedłem na studia i też, kurde, kompletnie nie dla papierku. U nas to było coś takiego, że, że ja miałem e, alimenty. I dopóki jesteś studentem, to masz te alimenty. Nie? I to był główny chyba powód, dla którego na studia poszedłem. Drugi powód był taki, że miałem w miarę blisko, a, a reszta to, bo, bo będziesz miał magistra. I ja tak wiesz, po studiach te dwa, trzy lata, i myślałem, no chuj, mi ten magister był teraz potrzebny. <laughs> Ale no, to, to, to jest prale. To, czego się nauczyłem na studiach, to moje. Tu już nie było 90% useless. Tylko tutaj mieliśmy też przede wszystkim semestr prawa autorskiego to po prostu sztos. Dzisiaj z, prawie że z, z głowy mogę ci definicję utworu, utworu e, pracowniczego podać i, e, i, i na przykład na Facebooku komuś odpowiedzieć, czy ktoś wiesz, e, kto ma prawa autorskie, jeżeli, e, jeżeli utwór wykonuje w ramach stosunku pracy. No to wiadomo, nie, to, to, to był sztos, prawo karne. Jak, jak się pobiłem z jednym, z jednym ziomkiem, to już wiedziałem, że jest coś takiego jak kontratyp. Obrony koniecznej, już artykuł 25 kodeksu karnego, już umiałem to sobie odgrzebać. Teraz, jak mi się słuchawki połamały, to też już umiem, wiesz, ustawę przeczytać o prawach konsumenta, umiem sobie reklamację napisać. To, to wszystko są studia, prawa cywilne z tego kodeksu cywilnego, coś żeśmy liznęli w ubezpieczeniach. Jest cały rozdział o ubezpieczeniach w kodeksie cywilnym, więc myślę, że to, to na jakie studia, czy idziesz na studia, ma drugorzędne znaczenie, ale to, czego się na tych studiach nauczysz. To jest kompletnie co innego, więc myślę, że, że z tej wiedzy akurat będziesz korzystał. Że to nie będzie tak, że sobie trzy lata przybimbałem, pracę dyplomową zleciłem, na obronie coś nadukałem i mam papier, nie? Zobaczymy, bo wiesz, wybrałem marketing to jest specjalnie, marketingi e, social media, że chyba nazywa się kierunek cały, też, żeby właśnie zobaczyć, czy dowiem czegoś nowego, bo nieskromnie mówiąc, wiedzę mam sporą. Też zaś się doszkalam z książek, z kursów i po prostu z, z neta. Więc jestem ciekawy, czy realnie dowiem się czegoś przydatnego. Bo na ten moment to, co mówiliśmy, no to tak naprawdę to, to wiem. Nie? Ale zobaczymy, co to będzie dalej. W sensie nie o każdym aspekcie, bo jak mamy prawo, to spoko. Nie? Faktycznie tam jest, to, to jest ciekawe, więc uważam, że jak jest w szkole 90% zresztą nieprzydatnych, to, to tak myślę, że tak do 50 dojdziemy. Spoko, spoko. Mam jeszcze jedno takie ciekawe pytanie o jeszcze o wiek, bo wspomniana już Ewelina Zajączkowska mówiła kiedyś, że jak się obracała w branży nieruchomości, no to tam na nią tak patrzyli, wiesz, to taka młoda dziewczyneczka, raz, że młoda, dwa, że kobieta, no to <laughs> z takimi po pobłaźliwymi uśmiechami. Moje pytanie brzmi, czy, czy tobie się zdarza w twojej pracy czasem e, dostać ten z powodu wieku, że ktoś na przykład nie bierze cię poważnie, albo nie wiem, próbujecie cię wykiwać, bo co to tam? 19 lat to. Albo ktoś zobaczy PESEL na umowie i myśli, What? 19 lat? Zaraz. Przecież tak jak rozmawiał, to dałbym mu więcej. Wiesz co, jeżeli chodzi o sam PESEL na umowie, to tego nie ma, bo dzisiaj już tam nazwa firmę i NIP. Natomiast na samym początku, miałem bo jak zaczynałem ten, to jeszcze miałem 16 lat, to było miesiąc pod urodzinami. Ale jeszcze miałem, później miałem 17, no wiadomo 18, teraz już mam 19. Natomiast na początku prądku w ogóle unikałem aspektu właśnie wieku. Nikt się nie pytał, dopóki się nie zapytało takie życie, powiedzmy prywatne, co jeszcze robię oprócz pisania, to tego unikałem jak ognia, właśnie, żeby nie mieć takich nieprzyjemności. I na szczęście udawało się tak, że dużo osób właśnie nie wiedziało, jaki mam wiek. Natomiast później mniej więcej miałem lat 17 i już miałem doświadczenie w copywritingu, że nawet jak ktoś powiedział, powiedziałby mi. Że jestem młody i się nie znam, to mam portfolio mogę tutaj udowodnić, że się jednak znam. To zacząłem ten wiek to taki mój wyróżnik. I dzisiaj faktycznie ja to komunikuję, że jestem taki młody i że się rozwijam i że po prostu przeteksty. Więc dzisiaj to tak to jak taki właśnie mocny dla mnie wyróżnik, natomiast no niestety też już że jak ktoś właśnie widział mój wiek, to no takie Hehe, he, he, he he, sobie zobaczymy jak go wykiwamy, jak tutaj stawkę zmniejszymy, może jak tutaj okiwam, na szczęście, na szczęście mówię, miałem szwagak, który też się znał, więc jak czegoś nie wiedziałem, to mogę się szybko zapytać, no a później już na bazie własnej wiedzy potrafiłem się po takimi zazdroszajami po prostu chronić i odmawiać, natomiast no jest kilka z tym historii. Które nie są dość przyjemne, natomiast no to jest też koszt, nie? że jesteś młody, no to jednak z takim czymś się po prostu spotkasz, bo niektórzy myślą, że jak nie mam 30 lat i studiów papieru i 10 lat doświadczenia, no to jest ten nic nie warte, a to nie jest prawda. No ja to Ci powiem z własnego doświadczenia, że ja mam 30 lat papier, studia, no 10 lat doświadczenia, jeszcze nie, bo 5, ale też ludzie mówią czasem, że jestem nic nie wart, bo chcą po prostu mnie zapłacić, także to nie jest kwestia wieku studiów i papierka. No to tym bardziej, nie? że to jest tak, też hipokryzja, nie? bo czasem Ci hmm. powiedzą młodemu, że, że jesteś młody, a jak ktoś jest starszy, to, to wymyślą coś nowego, nie? żeby też kogoś po prostu zgnieść, że jest mniej warty. U nas w rodzinie było takie, coś wiesz, że moja mama nikomu nie potrafiła przyznać racji, bo jak młody to się gówno zna, a jak stary to taki stary, a taki głupi. I wiesz, no, no to tak naprawdę tam. to nikt nic Sorry. nie wie, ale e, jeszcze jedna rzecz mnie ciekawi, bo jakbym dostał 900 zł w wieku tam 16, 17 czy 18 lat do ręki, to bym kurde chyba zgłupiał. Na komunie dostałem podobne pieniądze i, i nie wiedziałem co z nimi zrobić, więc je po prostu trzymałem, ale ty zrobiłeś nietypową, powiedziałbym, rzecz, bo zreinwestowałeś, zreinwestowałeś, tak się mówi? Tak. Zareinwestowałeś? Dokonałeś reinwestycji. Zainwestowałeś te pieniądze w wiedzę, coś, co w mojej opinii, wśród copywriterów, no być tak kurde, że 80% osób tego nie robi, może troszkę mniej, że, że wiesz, masz pieniądze i wydajesz pieniądze na, na wiedzę, bo przecież wiedza jest za darmo, po co komuś płacić, to wszystko już było, wszystko jest w internecie i co Ciebie skłoniło do tego, żeby, żeby pierwsze większe zarobione pieniądze, chyba że to nie były pierwsze większe zarobione pieniądze, żeby je wydać na wiedzę? Ja bym zalekało stwierdzenie, że 80% ludzi w ogóle nie wydaje pieniędzy na wiedzę, a ja tylko w razie copywriterów, Natomiast, wiesz co, to nie. Czy to były zarobione takie pierwsze, większe pieniądze faktycznie poza mnie? Ja przed copywritingiem miałem MLM-u, nie liczyłem o zarobki, ale jeżeli miałem taką pracę wraz z wakacjami, że pilnowałem dwóch chłopaków lat 10 i 6, czyli praca marzenie. Pograliśmy sobie na konsoli i jedliśmy sobie na lesie nutellą, które, które zrobiłem, bo to umiałem zrobić. I to była taka praca marzenie, bo ja wtedy zarabiałem sobie dwie dychy na godzinę, to było parę lat temu. No, to chyba był rok 2017, 18 więc no też była fajna kasa za godzinę, że taki modywiek. Ja sobie miałem kasę odłożoną, bo jak zarobiłem tę kasę, 9 stów, to ja miałem dużo wtedy, fajną około 2,5, chyba 3000, tysiące miałem po prostu takie moje skarboneczce zrobione. Ja właśnie te pieniądze w miarę szanowałem. Wiadomo, chciałam, że mi się wydało na jakieś głupoty, ale w takich granicach rozsądku. To nie było tak, że miałem pieniądze i zaraz je po prostu wyrzucałem w błoto. Ja sobie wtedy taki po prostu podałem cel. Że nie chcę na bazie MLM-u, że zainwestowałem tam, które pieniądze, i jakby nic z tego finalnie nie wyszło. I to miałem taką lekką skazę, że jeżeli chcę się rozwijać w copywritingu, to dopiero za pieniądze, które zarobię. Czyli jak na good kontencie udało się zrobić 900, to wtedy miałem takie, coś, że nie stracę swojego oszczędności, tylko ewentualnie stracę swój zysk, który miałem. Więc o tyle to było spoko. A wiesz co, chciałem sobie po prostu skrócić trochę taką. Hmm, analizę w sensie, na takiej zasadzie, że nie musiałem analizować co jest w internecie, szukać artykułów za darmo, YouTube'a, to też robiłem mimowolnie, ale jak już miałem tą kasę i chciałem coś kupić, to kupiłem po prostu książki. To nie było tak, że od razu szedłem na neta i wydałem 900, tylko ja kupiłem kilka książek, tam może wyszło za marketing i copywriting czystówki i później kupiłem jakieś tam te mini właśnie kursy już po książkach też do kupna. I zacząłem to po prostu w siebie reinwestować. Później sobie miałem laptopika takiego małego, o jeszcze wtedy dopamiętam o taty za 900 właśnie, taki bardzo malutki mam gdzieś takie zdjęcie, to no mogę nawet ci wysłać, bo ci tu wrzucił, jeżeli jeżeli też też. I dopiero później tak, pamiętam, że też zakupiłem sobie maka pierwszy raz już po jakimś roku wtedy, nie. I zawsze dążę do tego, nawet dzisiaj, jak powiedzmy, zajmuję się też zaczynam się zajmować montowaniem filmików, tak które to, ja to rozszerzam. Z uwagi na fakt, że mam taką ogromną zajawkę z tym. Sprawiałem to przyjemność, więc też chcę w to pójść, ale mam tą zasadę co do z copywritingu. Że zanim zacznę, że tak powiem, inwestować mocno w te rzeczy, to chcę, żeby zacząć coś zarabiać na tych umiejętności, które dzisiaj już mam. I tam było identycznie, że najpierw chciałem zarobić pieniądze i zreinwestować. Później, jak kupiłem już droższe kursy, które na przykład były za powiedzmy prawie 2000, to tak samo. Ja dopiero kupiłem je za pieniądze z copywritingu, a nie z oszczędności. Więc ja podchodziłem do tego, żeby to było strasznie dla mnie bezpieczne, bo jak mówię, zraziłem się wcześniej, że zainwestowałem, nic tego nie było i najpierw chciałem zarobić, później chciałem zainwestować. Więc u mnie to było taki, taki sposób. A dlaczego nie wydałem tego na jakieś kłopoty? Ponieważ miałem dobry wzór szwagra, nie? Jakby on wtedy, nawet dając mi te pieniądze, chyba coś w takim razie powiedział, na co mam to wydać. Sobie to porozmawialiśmy, bo ja najpierw chciałem wydać część pieniędzy na rozwój, część na jakieś właśnie moje głupoty. On mi zasugerował, czy nie warto byłoby teraz tych głupot nie kupować, a zainwestować wszystko w ten rozwój. No i popaciło się. Wow. To zdroszczę ci szwagę, Może pożyczyć szwagę, nie masz jakiejś jeszcze siostry czy coś? No, ale wszystkie zajęte cholera. Rzeczuję ja, sobie, nie? A to jest fajne, fajne podejście, fajna m, przebija taka inteligencja finansowa, której ja się jeszcze y, uczę, będąc po 1 trzecią starszym od ciebie. I, i to, to jest fajne, to jest coś, co też może nawet wdroży u siebie, że, że ta reinwestycja. I to, co powiedziałeś, że. Inwestycja w wiedzę to jest ta, ta wiedza taka podana jakby na talerzu i że, że ta oszczędność czasu. To jest coś, czego ludzie nie liczą, że, że owszem, wiedza jest za darmo w internecie, owszem, można sobie wklepać prompt czata GPT, jakie było 10 zasad marketingu Davida Ogilviego i on ci powie, ale czy to będzie prawda? Tego nie wiesz. I weryfikacja tego, wiesz, jak chodzisz na przykład, pisujesz w Google, jak zostać copywriterem, nie? Tu masz filmik z YouTube'a sprzed 3 lat, który jest kompletnym bullshitem. Tutaj masz jakiś inny artykuł, w którym w ogóle direct answer jak ostatnio sprawdzałem, to było iść na platformy typu Textbookers, Good Content i, i pisz. No to to jest gówno, nie rada, nie? To nie, to i, i ktoś pójdzie i, i zrobi po prostu źle i straci czas. Inny artykuł znowu. Jak chcesz zostać copywriterem, no to musisz zrobić kurs. Proszę, tutaj jest mój kurs, kup za tyle i za tyle pieniędzy. Więc to znalezienie wiedzy i weryfikacja co gorsze wiedzy. To zajmuje czas. A kupując wiedzę, oszczędzasz ten czas. A ludzie wiesz, nie liczą, nie liczą czasu, ile czasu tracą. A czas Dokładnie. to jest najtynniejszy zasób, co pewnie ci szwagier wytłumaczył. Dokładnie plus. Y książka kosztuje 60 zł, to też umówmy się, to nie jest majątek, nie, że jak mamy, czy nawet są tańsze, ja na Empiku chyba zamawiałem dawno jakoś tam o też copywritingu za 25 zł, chyba, bo na 30, to umówmy się to nie są duże pieniądze, nie, wypijesz czy kawę na mieście mniej, albo jedną pizzę, czy jest mniej i, i będziesz głodny przez dwie godziny, załóżmy, w ekstremalnych sytuacjach, no ale zainwestujesz to po prostu w wiedzę, więc to jest też taki dość, no myślę, że ważny, ważny aspekt, plus wiesz to, ja też taki trochę dziwny jestem pod tym względem, że ja jak chciałem się w czymś rozwijać, to jak miałem jakieś nawet oszczędności albo zarobiłem pieniądze, to żeby na taką presję sobie wy, wymusić, to kupowałem rzeczy. Kupowałem w tym rzeczy po to, że później, jak chcę, nic z tym nie zrobię, to wydałem do siebie żal, że kurwa kupiłeś, a nic z tym nie zrobiłeś. Nie? I powiem ci, zrobiłem tak lekko z montażem, bo moja siostra, mam to szczęście, że akurat moje dwie siostry jakby. Działają aktywnie bardzo w social mediach, na swoich jakby niszach, i jakby dla nich też zaczynam powoli montować te filmiki. Więc już tam, powiedzmy, wiadomo, przez stawkę, przez pół uczę się, ok i u siebie też montuję. Ale zacząłem już, powiedzmy, mieć z tego pierwsze, pierwsze przychody i włożyłem w kurs pieniądze. Kupię sobie teraz taki jeszcze jeden program. Dlaczego? No, po to, żeby się zmusić. Bo jak wydam, powiedzmy, dwa koła na wszystko. I za pół roku stwierdzę, nie zrobiłem w nic, to będę ją żal do siebie, że na dwa koła to już mogłeś na wakacje jakieś mini jechać na weekend, powiedzmy gdziekolwiek, nie? a ty nie zrobisz ty nic. Więc to jest taka też forma zmuszania się. Rekordowo pamiętam, jak zaczynałem e, mieć taką zajawkę siłownią bardzo w liceum, przechodziłem już na siłownię publiczną, a nie trenowałem w domu, to pamiętam, kupiłem sobie wtedy ubrania, właśnie typowo treningowe, suplementy typu kreatyna i e, niektóre takie właśnie rzeczy do, do trenowania też w domu. Dodatkowe, żeby sobie coś robić przy okazji. I pamiętam, wydałem na tamten moment, chyba to było coś prawie półtorej kafla na wszystko, wszystko, nie? Wszystkie te ubrania, jakiś tamte sprzęt kupiłem w domu jakieś dodatkowe ciężarki, jakbym powiedzmy nie miał czasu na, na siłownię po szkole albo w weekendy. I to był taki moment, że jak siedziałem sam ze sobą i miałem moment, że mi się nie chce, to jak na tamten moment nie zarabiałem pieniędzy, bo to był połączony liceum, tak wydałem tyle pieniędzy, byłem takie, kurwa, no, no muszę, nie? Muszę, bo się uduszę, bo będę żałował, że po prostu wydałem, a nic sobie nie zrobiłem. Więc. Po, dziwne, ale polecam, szczerze powiedziawszy. Jak nadziała na nas wydawanie pieniędzy, że, że możemy stracić, to polecam potestować. To ja Ci powiem jeszcze więcej. To znaczy, ciekawo, jako ciekawostka u Dokoty Robertsona w newsletterze prze, prze, przeczytałem, że wydał 1200 baksów, czy 870 baksów na pióro. I, I pyta, wiesz, dlaczego, dlaczego ja wydałem 870 baksów na pióro. To jest coś co, co ludzie wiesz przez miesiąc potrafią zarobić nie? i to właśnie, dokładnie to samo, dokładnie to samo co mówisz, że, że ta inwestycja emocjonalna, że on robi tak jak się nie może, jak, jak się pojawia prokrastynacja to kupuje sobie właśnie jakieś drogi, e, drogi badzie i on wtedy wie, że ok kupiłem sobie i teraz muszę na to e, na to zarobić. Ja poszedłem krok dalej, bo kupiłem sobie w tym roku program mentoringowy za piątkę. I nie tylko jest inwestycja emocjonalna w to, że wydałem kasę i, i jak, się, jak nie będę zapieprzał w tym programie, to to się nie zwróci. Mało tego, moja narzeczona ma wiedzę na ten temat i ona na, nade mną siedzi, że, że jak ja mam tę świadomość, że jeżeli mi nie piknie, jeżeli ja nie zrobię z tego kasy, to nie tylko, że, że, że straciłem tę kasę, ale jeszcze ona będzie zawiedziona. Ona się dowie, ona wiesz, ona mi tak jakby dała zielone światło na tym programie i teraz jeżeli ja dam dupy, to po prostu przed nią wyjdę na, na kogoś kto nie dowozi. Nie? I to jest taki podwójny bat. Także po, polecam, ale to działa, to działa, U, to działa. Możesz sobie podpisać umowę ze znajomym, że jak do czegoś się nie wyrobisz czymś, to przelewasz leś na jakąś partię, której nie lubisz. Nie testowałem tego, ale też słyszałem, że może działać. Samemu trudno się, trudno się zaprząc do, do takich rzeczy. Powiedz mi teraz Jakie było w Twojej karierze najtrudniejsze merytorycznie zlecenie, jeśli chodzi o tekst? Ciekawe pytanie i nic mi długo nie przychodzi. W sensie chodzi o to, że jak na samym początku działałem, to zlecenia były w miarę proste. Takie tematy, które powiedzmy, tam ogarniałem: zdrowe żywienie, zdrowy styl życia to jeszcze czasy good contentu. Później takie były tematy marketingowe, i tu miałem szczęście, że od pierwszego klienta dostałem materiały w ogóle, czyli jakieś szablony tekstów, takie duże wsparcie merytoryczne z jego strony, więc tutaj nie było dużych problemów. Ja też później zacząłem działać bardzo na briefie, czyli ja wysyłam komuś brief i tam jest skarbnica całej mojej wiedzy, której później używam tak ewentualnie czegoś doszukuję w internecie samodzielnie, a później przestałem przyjmować tematy, które jakby wkraczają poza moją wiedzę. Więc kurde, to jest trudne pytanie. A jeżeli miałem tak wybrać faktycznie merytorycznie trudne zlecenie, Szczerze, ciężko. Pisałem kiedyś tekst dla drogerii sporej, to pisałem przez 9 miesięcy. W jednej z takich większych drogerii ogólnie w Europie, która chodziła na rynek polski. I tam może było to trudne merytorycznie, że nie wiedziałem tego pisać tampony, nie? Albo takie rzeczy, więc może to, to, to jest ta odpowiedź, bo tak stricte ja dość mądrze do tego podszedłem, że właśnie zacząłem bardzo się pożywać briefu, nie? I pamiętam, jak dzisiaj dostałem brief od klienta. On robi reklamy, miał jemu. Klient wypełnił i dał mi do treści. Jak ja to zobaczyłem, mówię, ja pierdziele, tam jest wszystko, czego potrzebuję, nie. I do dzisiaj pamiętam, że zredagowałem sobie pytanka. dodałem kilka swoich, które uważałem, że jeszcze warto było dodać i wysyłałem swoim klientom. I to było takie po prostu bam, nie, że mam tam wszystko, a ewentualnie coś oszukuję samodzielnie. Więc... Ale tak najtrudniejsze to myślę, że to takie było, że to tak bardziej kobieca branża jednak. I to tak czasami musiałem się dopytać siostry, nie? Że ej, o co to chodzi? Te, te, te tematy są najlepsze, jak się czasem też moją coś pyta, nie że weź, ej, jak, jak to zrobić? Tutaj, ja ten ja moją. Te. Ale też to, to co mówisz, że już nie biorę tematów, na których się nie znam, to też jest ważne, bo często, często widzę i słyszę, że, że ktoś wiesz, bierze wszystkie zlecenia, a później się męczy. I to z tego, to z Kubą Chmieleckim rozmawiałem, to on mówił, że najtrud, jego najtrudniejsze zlecenie to było o meblach ogrodowych. I pierwsza myśl, jak, jak dostał propozycję tego zlecenia, to było: Coś o tym wiem. I bardzo dużo takich zleceń, takich właśnie trudnych merytorycznie, bierze się z tego, że ktoś pomyślał: coś o tym wiem. Ja też mam takie, takie zlecenia ze sobą, i to jednak nie jest, nie jest fajne. Czyli nie masz takiego tekstu, z którym byś się jakoś szczególnie umęczył, umordował na pociągu przy nim? To, co teraz powiedziałeś, to mi się przypomniało, że miałem pięć artykułów blogowych o aranżacji wnętrz. To były łazienki, i przy okazji miałem kilka opisów produktów dla tego sklepu. Finalnie Klin zadowolony był, było faktycznie wtedy poprawek parę, że to była, były dwie sesje poprawkowe całe i to takie faktycznie, że trzeba było do tego przysiąść, to może to tak faktycznie, a teraz jak mi to wpadło, jak powiedziałeś o tych o tym u, u niego, co było, to tak się o tym przypomniałem, ale to znowu, czy tak się aż na ten moment czułem, Przeczytałem kilka artykułów w necie i po prostu, wiesz, napisałem własnymi słowami, nie, tak grzech teraz, ale coś dodałem od ciebie. ale faktycznie wtedy to był taki moment, jeden z gdzie stwierdziłem, że męczę się na tym, że jak czegoś nie znam, wiesz, wiedzieć coś, to nie znaczy, że o tym napiszesz tekst dobry. No to też jest ważne, ale to taki był właśnie może w faktycznie moment, że wtedy zacząłem brać tematy, które bardziej kojarzę, bardziej znam i to, co powiedziałeś, że zlecać komuś, nie? Albo polecać komuś, osoby, że na przykład jest temat X, o nim się nie znam, to ja dzisiaj mam hmm. poleć, bo jeżeli dzisiaj wezmę temat, którego nie znam i mówiąc kolokwialnie dam dupy, no to teraz tak, ja będę na siebie zły, bo dałem dupy, klient będzie zły, bo będzie miał na mnie złą opinię, opinia pójdzie w świat i na tym może być więcej, więcej może być z tego strat, niż to, że nie wiem, zapłaci mi tysiaka, nie? Powiedzmy, przykładowo. Więc dzisiaj lepiej myślę kogoś polecać. Tylko ja takich tematów miałem faktycznie mało, że, że się umęczyłem strasznie, nie? Bo jak były takie tematy bardzo, których nie znam, typu nie wiem, fotograficzne, raz miałem propozycję artykuły o aparatach, to odrzuciłem z miejsca, nie? Bo nie mam tej wiedzy żadnej. Wiem, że robią zdjęcia. I to tyle. Hmm. Mądrze, mądrze, mądrze i słusznie. Teraz jak już mamy najtrudniejszy tekst za sobą, czyli w sumie to, co odrzuciłeś, teksty fotograficzne, to mogłoby być coś takiego. No bo pewnie mądrze. byś się umęczył, ale, ale uniknąłeś. Wiesz co jeszcze no. miałem taki temat w takim razie, że miałem gościa, który oni. Jak to nazwać? robią pomiary. Techniczne, jakieś kurde urządzeń, bardzo branża przemysłowa. Bardzo przemysłowa. W sensie z gościu, który przyjeżdża się z jakimi jakby nie wiem, stojakami, a tym są jakieś urządzonka, oni to mają mierzyć, wszystkie, jak to nie wiem, urządzenie jest w ogóle wielkie, mają robić jakieś pomiary, właśnie ziemi. To, to myślę, żebym się strasznie w tym męczył, no ale to, to, to odrzuciłem z miejsca też, nie? W sensie urzuciłem i poleciłem kogoś, to się na tym może znać bardziej, nie? Albo czasami hmm. do ciebie pisałem parę razy. Czy kogoś znasz jakiejś branży? Czy kogoś byś właśnie porzucił? A jak totalnie kogoś nie znałem, to polecam jakiegoś marketera, który wiem, że ma więcej kontaktów. No ale hmm, tak. jeżeli ty oglądasz copywriter i bierzesz dzisiaj wszystko, to nie rób tego. Zniszuj się, bo będziesz miał więcej pieniędzy i spokojnie się nerwy. Tak, to przez im więcej zletem, tym więcej kasy. Co ty tutaj gadasz? No, tak się intuicyjnie, <laughs> nie? Natomiast no to tak fajnie brzmi, nie? W teorii to fajnie brzmi, ale w praktyce to więcej kasy, mniej snu, mniej spokoju i więcej. Szefów nad głową, którzy nie są zadowoleni. Otóż, otóż to. A propos, a propos szefów, teraz mam moje ulubione pytanie o najtrudniejszego klienta, nie najtrudniejszego nawet, najgorszego klienta, takiego, że jak sobie pomyślisz, to właśnie wiesz, może nie skręca, ale tak, taki ktoś, na kogo się natrapi, na przykład skarżysz, że, że ktoś ci dowalił, albo, albo cieszysz się po prostu, że ta współpraca już się skończyła. Oj, tu nie mam problemu, żeby sobie przypomnieć. Tu pamiętam z miejsca. To był moment, to była pierwsza dyskryminacja wieku. I to pamiętam, jak dzisiaj było tak, że podjęliśmy współpracę. Bo nie było w ogóle tematu wieku. Gościu, też lat, myślę, że około 50, nawet może więcej, poważny przedsiębiorca, przynajmniej tak się tak o sobie mówił. Może faktycznie był. Natomiast my, scenie, stosunkowo proste, nie umierze, łatwe. Sekwencje mailowe. Do jakichś wydarzeń, które tam organizował, teraz na żywo, oraz onlineowe. No i co ciekawe, mieliśmy pierwsze zleconko. Stawka była bardzo fajna, byłabym powiedział, że jedna z wyższych. Jeżeli chodzi o, o takie, takie rzeczy, bo też wtedy testowałem, dawałem mięknie stawki niezwykle, żeby zarabiać po prostu więcej. I chodzi o to, że zrobiłem mu pierwszą sekwencję na łącznie 8 maili i wszystko było git. Naprawdę, to było aż, aż, aż za dobrze brzmiało, bo może poprawki były jakieś takie po prostu kosmetyczne, co jemu tam nie pasowało, jakieś lekkie zdanie bym wyrzucił, albo zredagował, albo pytał się, czemu zrobiłem tak, a nie inaczej, i to było naprawdę super. Problemy się pojawiły w momencie, kiedy się spotkaliśmy na taką wirtualną kawę, żeby omówić kolejną sekwencję mailową. I moim błędem, który wtedy właśnie zrobiłem, to było to, że on zaczął, jak tam w ogóle u mnie, takie, wiesz, luźna gadka na samym początku tego spotkania i powiedziałem mu, że piszę maturę w tym roku, więc łączę jakby pracę ze szkołą. Na co zareagował, że on to w ogóle powinien mi z miejsca stawkę przespudać, skoro mam dopiero wtedy 18 lat. I to była taka pierwsza red flaga, którą, którą miałem. Stawkę nie zmniejszyłem finalnie, dalej była taka sama. Natomiast w kolejnej sekwencji, gdzie wydarzenie było podobne, gdzie tak naprawdę język komunikacji taki sam, gdzie maile wyszły stosunkowo też podobne. Miałem spotkanie z nim później, żeby omówić, bo podobno jakieś były poprawki. To jest spoko, nie? I tak sobie wchodzę dwie godzinki przed spotkaniem na doxa i tam na wtedy było chyba sześć maili albo siedem i na sześć albo siedem maili miałem 50 komentarzy. Do wszystkiego się prawie doczepił, nie? Do takiego momentu to doszło, że jakby napisałem maila po zapisie, jak ktoś się zapisał na wydarzenie, to tam było, wiesz, że dziękuję za ufanie, gratulacje za podjęcie decyzji. To on wtedy stwierdził, że to jest w ogóle nietaktowne, ponieważ to jest patrzenie na kogoś z wyższością, że komu gratulujemy decyzji. Jeżeli było kazał mi napisać seminarium, zamiast na przykład szkolenie, gdzie takie jego powiedzmy stwierdzenia, gdzie przypominam, w poprzedniej sekwencji nie było to problemu. Kazał zmienić na przykład na wyższy cel, zamiast głębszy sens, nie? I tam faktycznie było do wszystkiego, była przypierdzielka. I to nie była konstruktywna przypierdzielka, tylko tam było faktycznie, żeby zrobić po jego, a nie po mojemu, no bo on ma lat doświadczenia więcej niż ja żyję. I po tamtym spotkaniu wtedy stwierdziłem, że nawet nie skończyliśmy go. Nie wiem, skończyliśmy go na szóstej poprawce, jak on mi tłumaczył. I widziałem, jak on to tłumaczył i widział, że ja próbuję z nim porozmawiać, czemu zrobiłem tak, a nie inaczej i czemu to w ogóle ma sens. On zawsze się mnie atakował, więc wtedy stwierdziłem potem tym że Dziękuję. Nawet nie trzeba mi płacić za te teksty. Tam się chyba nie przez chyba za jedną piątą stawki, że on stwierdził, że pracę wykonałem, to coś mi się należy. Za tę drugą sekwencję, ale w pewnym momencie stwierdziłem, że trzymaj się. Młody jesteś, nie znasz się. Ja tu firma mam 30 lat. Ja o marketingu wiem wszystko, nie? Dokładnie, nie? To jest ja, miałem no, takie... irytujące. Ja miałem takiego gościa, który mi w tekście zaznaczył, że nie piszemy do klienta na ty, piszemy do klienta per państwo. No to hmm. czytają poważni ludzie, wiesz, przedsiębiorcy, B2B i w ogóle zamówienia na kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy złotych. Nie? Najpoczytniejszy artykuł na blogu, y, jak smakuje sperma. No, <laughs> Mam tak. cały czas w głowie, jak, jak Konrad Lippert, jak to skomentował kiedyś, że y, Drodzy Państwo, jak, czy wiedzą Państwo, jak smakuje sperma? Nie, I to się y, z tego kompletną polewkę, ale są, są tacy ludzie właśnie, że. Y, to wiesz, co, wydaje mi się, że, że to może wynikać z tego, że ktoś po prostu nagle. To też schematy wyłażą, pewnie, ale też taki, takie poczucie, że, że nagle klient traci poczucie twojej wartości z oczu, coś, coś w tym, coś w podobie do tego. Dlatego że słyszałem u ludzi, i u mnie też tak było, że wiesz, przez jakiś, przez jakiś czas współpracy. Najpierw wiadomo, poprawki trzeba się dotrzeć. Potem wszystko jest gites. Wysyłasz teksty, klient klepie tam wiesz jakieś kosmetyczne rzeczy, wysyłasz fakturę, faktura jest zapłacona, a potem nagle jest stryk. Klient się zmienia o 180 stopni. Nagle, wiesz, czepia się do rzeczy, do których się do tej pory nie czepiał. Do rzeczy, które do tej pory były dobrze, też się czepia. Do, do wszystkiego się czepia, po to, żeby powiedzieć za dwa tygodnie, albo za trzy tygodnie, że albo kończycie współpracę, albo ci zapłaci mniej. Bo na przykład nie wiem wyszło AI i on stwierdził, że. W sumie nie ma między tobą a jajem takiej różnicy, to, to czemu macie tyle płacić? Nie? Potem po dwóch, trzech miesiącach przychodzi i mówi, że no, to z tym AI-em to jednak nie jest tak łatwo. No, niestety miałem no. taką te sytuację też, że klient dostałem informację, że jak normalnie mieliśmy powiedzmy za taki opis kategorii jednego gościa, bo powiedzmy za po, powyżej 5 zł. To jak wyszła AI, to z miejsca 50% mniej. Nie? No i też wtedy powiedziałem, że już do widzenia, nie? że, 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 że nie chcę. Natomiast AI to też taki był moment, kiedy ja zacząłem w ogóle coś robić z social mediami, z marką osobistą, bo faktycznie dużo klientów odeszło na takiej zasadzie, że zaczęli widzieć AI, sobie napiszą sami wszystko super. I faktycznie, jak ktoś jest przeciętny, no to jako copywriter, to faktycznie może będzie wykoszony prędzej czy później. Nie? No, bo jednak będąc obiektywnym, AI sobie radzi w niektórych aspektach, nie jest idealne, wiadomo, ale się też uczy szybko, jest wszystko super. Ja wtedy stwierdziłem, że jak chcę być kopieracją dalej, mu dobrze płacą, który zarabia więcej, to muszę się zniszować. Wtedy się zniszowałem w treściach sprzedażowych. Stricte to są. Dzisiaj nie pisze innych tekstów niż maile, niż posty reklamowe na Facebooka i teksty na strony sprzedażowe. Czasem mi się zdarza jakiś artykuł blogowy dla klienta, ale to naprawdę są już takie bardzo rzadkie sytuacje. Zniszowałem się w tym, buduję markę osobistą, wychodzę na tym bardzo dobrze. Kto wie, gdyby nie AI, to może bym tego jeszcze nie robił. Nie wiadomo, ale wchodzi po prostu o to, że. Jeżeli dzisiaj ktoś się boi AI, to znaczy, że podświadomie wiesz, że nic nie robisz ty, nie? że się nie rozwijasz. Jeżeli się rozwijasz i starasz się być coraz lepszym, budujesz markę osobistą, to naprawdę AI będzie dla ciebie ewentualnie pomocnikiem, a nie konkurencją. Nie? To jest ważne. A jeżeli ktoś z klientów uważa, że AI zastąpi mu copywritera, no to są sytuacje dwie, albo copywriter faktycznie jest do dupy, Albo po prostu klient jest do dupy. To są dwie opcje, nie? że klient po prostu wtedy jest taki na takiej zasadzie, że chce jak najtaniej, jak najgorzej, na takiej zasadzie, że im tak taniej, szybko. to nie lepiej, dokładnie szybko na wczoraj. Więc y, też AI to tyle fajne dla nas, że taki fajnie zrobiło też przesiew. Nie? Klientów, którzy mm -hmm. są świadomi, są w zapłacić fajne pieniądze, a klientów, którzy szukają oszczędności, gdzie popadnie. To, to jest fajne, tak? I to co mówiłeś wcześniej, że, że też, bo miałem taką dziewczynę na fejsie, wiesz, ona e, dawała tam, pamiętam ją, do tej pory, nawet chyba pamiętam imię, ale nie mogę powiedzieć, a raczej nie chcę. Ona pisała, że, że teraz obniżyła stawki do 550 za tysiąc znaków. Siedzisz, siedzisz, dobrze siedzisz. Do 550 za tysiąc znaków, nie? Ja tak patrzę na ten jej komentarz i mówię ty, ale słuchaj, tu chyba masz przecinek nie w tym miejscu, co trzeba. Mhm. Nie, nie, ja tak, ja musiałam to zrobić. Jeszcze słowo musiałam. Musiałem to zrobić, bo, bo AI, bo inflacja, bo, bo coś tam mówię, nie żadne AI, żadna inflacja, tylko po prostu przez ostatni rok lub dwa nie zrobiłaś nic w stosunku, nic w sprawie tego, żeby się rozwinąć. To nie jest AI, to nie jest inflacja, to jest stagnacja w rozwoju. No ja tego tam to później. Pokażę, jest... Z tego hmm? co każdy tak, jest inflacja, to w w górę i nie w dół. Ale no, mogę się mylić. Hmm. <laughs> nie, co ty tam opowiadasz że stawki trzeba obniżać, bo klienci wiesz, mają wyższe koszty, no to mają mniej pieniędzy na marketing w nie. I, i wiesz, i, i mówi ci coś takiego, i ty myślisz sobie, no, co, co może, co ci zostaje? Może tylko współczuć tak naprawdę, bo to jest no, brak jakiejś takiej elementarnej wiedzy, że, że, że to nie powinno tak działać. wiesz? Jeżeli e, gdzieś mówiłem chyba z rok temu, jak nie dalej, że jeżeli ktoś mówi, że AI go zastąpi, albo że AI pisze lepiej niż copywriterzy, to nie rozumie po pierwsze copywritingu, na czym on polega, a po drugie nie rozumie, jak działa AI. Bo jeżeli rozumie, jak działa copywriting, jak działa AI, to wie, że AI nie zastąpi copywritera. Nieprędko. Przynajmniej, nie prędko, przynajmniej eksperci mówią, że jakieś 120 lat. Może trochę szybciej. Uważam, że nawet wtedy, jeżeli mówimy o takich treściach perswazyjnych, to i tak będzie ogromny problem. Bo AI to jest maszyna, powiedzmy, a hmm. nie człowiek, który rozumie emocje i potrafi je wywoływać po prostu u drugich ludzi to też takie strasznie jest mechaniczne, bezosobowe. Tak, ale to mówię, ludzie nie rozumieją, jak to, jak to po prostu działa. No, skoro jesteśmy przy rozwoju, to przedostatnie pytanie, nie, przed, drugie, trzecie od końca. Co ci dało największego busta w karierze? A chodzi o jakąś taką jedną rzecz, czy jakaś sytuacja się wydarzyła? Bo... Hmm, myślę, że o tę sytuację. Zapytam o taki game changer, który, w którym stwierdziłeś, że ło, kurde, jak to idzie. Okej. Okay. Takim bustem było to, że dopiałem dwa bardzo fajne projekty, które trwały łącznie oba, między 9 a 12 miesięcy. Jeden skończył się po 9, drugi po 12, dlatego jestem przedział. I ogólnie te projekty one odpowiadały za około 80-85% mojego dochodu miesięcznego, gdzie to nie była najniższa krajowa, więc dla mnie to było bardzo fajne. I tak miałem strefę komfortu i to było dla mnie super. Bo ja wtedy pracowałem sporo, bo tam zapotrzebowanie było duże. Jeżeli chodzi o taką stawkę, to powiedzmy była normalna, rynkowa, nie jakaś wybitna, ale nie zaniżałem rynku, ale dla mnie to było super, bo tego po prostu było sporo, teksty pisało się przyjemnie, prosto, były i wyrobiłem sobie schematy i miałem ogromne później oszczędności dla siebie, które mogłem ewentualnie w coś inwestować i taki był taki spokój dla mnie psychiczny. Nie? No bo jak od 9 miesięcy nie szukasz klienta, bo ci umowa chroni, że nie będzie wypowiedzenia, jeżeli będzie, to i tak masz bardzo fajne warunki, no to naprawdę pobadasz sobie komfortu. Natomiast. Były momenty, gdzie był właśnie moment, gdzie się skończył pierwszy projekt i potem skończył drugi projekt i nagle jak zarabiałem 80% na tych dwóch projektach, tak nagle moje zarobki spadły. W tym czasie mniej więcej weszło AI, wtedy, Fedy i wtedy zacząłem budować markę osobistą i to był drugi moment, gdzie taki był boost, czyli pierwszym momentem było to, że dopiąłem dwa projekty. Byłem się Fedy bardzo dumny, bo to tak naprawdę no, były umowy na prawie rok i rok, gdzie kurde tak dopiąłem te projekty, to chyba jeszcze nie miałem 18 lat albo były pierwsze rozmowy w ogóle, to chyba jeszcze wtedy nie miałem. To tak naprawdę czułem się wtedy bardzo dumny z siebie. Później to się pokończyło, więc to już nie było takie spoko, wiadomo, ale to taki był buz znowu, że nagle straciłem tak zarobki Więc zacząłem szukać klientów no na nowo. Płatna reklama, marka, marka osobista zacząłem budować i to był taki znowu burz, że dzisiaj, jak mam tą markę osobistą, wiadomo, obserwującym może nie ma imponującej liczby, natomiast to ciekawe, na Instagramie zarobiłem już na dzień dzisiejszy ponad 3 dychy, a mój Instagram ma 240 chyba, obserwując na dzień dzisiejszy. Więc to taki też boost, że markę osobistą warto budować, szczególnie jak na usługach, bo tutaj chodzi o jakość klientów, a nie tylko o ich ilość, więc to też jest myślę, że fajne. I ta marka osobista bardzo pomaga, bo nagle zamiast ja odzywać się do klienta, to klient odzywał się do mnie i to też było bardzo komfortowe dla mnie, takim miałem, kurde, to się do mnie odzywa do teksty, a nie odwrotnie. I to też taki był fajny właśnie boost, że podopinałem sobie współpracę, które naprawdę dzisiaj również są bardzo długoterminowe, ja tak naprawdę myślę, że tą jedną główną, którą ci mam, to jest perspektywie kilku lat. Nie mogę powiedzieć dlaczego, bo nie mam mandiejkę, ale naprawdę tutaj jestem, bo wtedy komfortowy i dalej rozwijam makę osobistą. Właśnie po to, żeby nawet w sytuacjach, jak zdarzy się coś randomowego, czego nie przewidzę, to będzie tak naprawdę może tydzień stresu, dwa tygodnie. A zaraz to się wszystko odbuduje, no bo już mam imię, mam nazwisko i po prostu ludzie kojarzą mnie z copywritingiem, nie? Więc to jest też przydatne. Sam wiesz, sam budujesz, więc wiesz, jak to wygląda środka. Wiem, wiem, buduję. Chociaż spotkałem się też z, z taką sytuacją, że, yy, że klient, klientka, yy, klient powiedział copywriterowi, że yy, słuchaj, yy, widzę, że budujesz markę osobistą i nie idzie to ze mną w parze. Nie rezonuje to ze mną, więc jeżeli chcesz utrzymać zlecenie dla mnie, to markę osobistą. Jeżeli nie, inaczej, jeżeli chcesz dalej budować markę osobistą, to ja zamykam zlecenie. Ciekawe. Ciekawe, nie wiem z czego to wynika, ale bo może to wynikać z faktu, że jak budujesz markę osobistą i, i robisz to z głową, no to siłą rzeczy rośnie twoja stawka, bo jesteś bardziej rozpoznawalny, bardziej rozchwytywany, masz mniej czasu i podnosisz swoje ceny. No i klient po prostu nie chce, żebyś mu podniósł ceny, więc blokuje twój rozwój. I pamiętam, że, że, że ja tej osobie wtedy powiedziałem, że jeżeli masz klienta, który blokuje twój rozwój, to to nie jest klient dla ciebie. To mhm. jest koniec współpracy. Jak dla mnie, to jest koniec współpracy, bo często się na tym łapię i często na to wyrzekam, że nie po to zostałem freelancerem. Słowo free jest nieprzypadkowe, żeby ktoś mi, wiesz, ktoś ze mnie decydował, ktoś mi ustawiał życie. Free to okay. znaczy, że ja mogę z Tobą współpracować, ale mogę z Tobą nie współpracować i mam wolność tego, e, tego wyboru. Zgadzam się 100%. Tak, gdybym taką sytuację miał, to pewnie bym zachował się, zachował się podobnie. Jeśli mógłbyś dać jedną radę początkującym copywriterom, co by to było? Szukać cały czas wiedzy i pisać. Nawet jeżeli ci nie masz klientów, to pisać dla siebie, ale nie jakieś zagłodowe stawki, tylko otworzyć tam własnego bloga, żeby to było takie twoje portfolio, żebyś też sobie na to wszystko ćwiczył. I taką radę, którą ja u siebie stosowałem, szczerze nie słyszałem jej nigdzie indziej, bo jest takiego, ja mam takie mam zboczenie zawodowe. Czasami się do siebie śmieję, że jak kupuję jakieś rzeczy, produkty, czy to cyfrowe, czy fizyczne, To ja sobie później badam ścieżkę siebie jako klienta. Czy ja sobie analizuję całą stronkę sprzedażową, co tam są napisane, dlaczego tak, a nie inaczej, dlaczego taki argument, jak wyglądają maile posprzedażowe, czy jest mail, który mi na przykład zamawiam coś bez internetu, czy jest mail, kiedy ja czekam na paczkę. Jeżeli jest, to jak on jest napisany, co tam się znowu w nim znajduje, czy jest mail po odebraniu paczki. Ja sobie tę ścieżkę bardzo zacząłem sobie analizować, co z tego wniosłem ogrom wiedzę dla siebie. No i dzisiaj to mi zostało. Może zrobię tego już trochę rzadziej, ale na samym początku, kiedy się rozwijałem, czyli powiedzmy jeszcze półtorej roku wstecz i rok, gdzie ten rozwój był taki, powiedziałbym, największy, bo najpierw miałem najwięcej czasu na książki, na kursy, teraz którego tego robię mniej, robię, ale mniej, to wtedy analizowałem dosłownie każdy zakup, jaki miałem, szczególnie jak kupowałem kursy z copywritingu. Bo skoro ktoś sprzedaje kurs copywritingu, ja mu kupiłem, zaufałem, to ja sobie później patrzę, jaka jest ta ścieżka, jaka jest ta cena sprzedażowa, jakie są te maile. Jak czasem się na webinary? Na przykład u Matka Wieczorka na różne, nie tylko na językowe akurat nie, ale jak były te webinary, jakie tam platformy, którą nową tworzyli, to sobie analizowałem te maile. Ja faktycznie sobie je czytałem i analizowałem sobie. Czemu tak a inaczej? Kiedy został w ogóle wysłany? Czy jest tych maili w ciągu dnia, w dniu webinaru trzy, czy są dwa? Czy jest może jeden? No jednego nie było, nie? Ale czy dwa albo trzy. Na ile webinaru, ile jest w ogóle maili od początku zapisu na webinar? Więc ty tak sobie bardzo analizuje. I naprawdę na takiej analizie można zaoszczędzić ogrom czasu i pieniędzy, nie? Bo jak masz firmę, która to potrafi zrobić, i ty to przeanalizujesz i zależy u siebie, no to kurde, masz konie za darmo, nie? Tak, dokładnie. Wiesz, często mówi się, że, że my w naszej robocie, w marketingu musimy dużo testować. Nie? Musimy dużo testować i to testować na własnej skórze często. Ale kiedy idziesz do dużej firmy, zwłaszcza marketingowej, no to. Myślę, że oni bardzo dużo testowania zrobili i u klientów i u siebie, więc jeżeli puszczają reklamy w taki, a nie inny sposób, no to ta inżynieria odwrotna ma sens. A, a jeszcze jest odwrot, odwrócona inżynieria odwrotna. Wiesz jak, wiesz, jak to działa? Jak wchodzę na przykład do, do kogoś na, na landing page, na kurs copywritingu, czytam ten landing, ja mnie kompletnie nie przekonuje. I mhm. myślę sobie, hmm, no dobra, no to jesteś copywriterem i chcesz sprzedać yy, wiedzę, której będziesz mnie uczył, jak kogoś przekonać, a sam nie potrafisz przekonać, no to, no nie wiem, no nie, nie wiem, nie, nie, chyba nie, to coś tutaj może być nie tak. Prawda, no też Wiesz? nie każdego trzeba przekonać hmm. zawsze, ale jednak jeżeli w ogóle nie masz takiego wzbudzonego w sobie choćby myśli, że to jest fajne, no to faktycznie bym się zastanowił teraz, nie, czy to działa jak powinno. Dokładnie, no, mamy półtorej godziny na, na licinku. będziemy pewnie zamykać ten kram, więc yy... Jak już mówiłeś o tej marce osobistej, to powiedz, gdzie Cię można znaleźć w internecie? Jasne. Głównym miejscem no to naprawdę może być moja strona internetowa kacperkobylka.pl, bez znaku polskiego. Tam naprawdę znajdziemy wszystko, czego potrzeba, cały kontakt do mnie, zapisanie usłyszeń, który niektóry niedługo będzie już startował z fajnym lead magnetem, więc tutaj też polecam, żeby się zapoznać. A jeżeli ktoś nie woli, nie tylko to social media, bo też tak niektórzy wolą, no to wystarczy, że wpiszesz moje imię, nazwisko Kasper Kobyłka na pewno na Instagramie Kasper Kobyłka, Copywriter, tam jestem, tam mnie znajdziesz. Profilowe, taki jegomość w szarym garniturze i białej koszuli. Spoko, spoko. Linki będą tutaj, nie istnieje. ludzie są leniwi, nie chcą im się pisać, więc Dzięki yes, będą tak. po, po prostu do kliknięcia, jak się pojawi newsletter, to też opis można zawsze zedytować, będziemy, będziemy wklejać. Ja Ci w imieniu słuchaczy i widzów dziękuję za dzisiaj, za, za super rozmowę, za wiedzę, za tipy, za Tutaj humor. Jeszcze tak dopowiem, że jak, bo ja jestem copywriterem, ale jakby ktoś dzisiaj szukał też montażysty do krótkich form wideo, na przykład na TikToka Irisa, bo na YouTube Shortsa, to też można się odezwać. To zobaczymy, bo mówię, zaczynam w tym działać, więc... Już kilka mam, tak powiem, za sobą, jeżeli chodzi o dla kogoś. Dla siebie też spokojnie, Jak ktoś chce zobaczyć, jak montuję, to też na moim Instagramie znajdzie. Natomiast też, jeśli ktoś dzisiaj szuka, to jak najbardziej może się to znać. Tak chciałem dopowiedzieć. Spoko, super. To jakby ktoś by się zastanawiał, jak, jak promować siebie i swoje usługi w internecie, to tutaj był taki masterclass krótki, bo ludzie się, wiesz, zastanawiają, ale jak to zrobić? Jak się, jak się reklamować? Idziesz się pokazujesz, nie? Idziesz tak i robisz, robisz content u siebie lub u kogoś. No, jeszcze raz dzięki, dzięki wielkie, dzięki za, za tę godzinę 30 z hakiem. Fajna rozmowa, myślę, że nie ostatnia. No i co, do następnego. Super, też Ci również bardzo dziękuję, dziękuję widzom i trzymajcie się.